Dawidem Czerwem mecz, 4 partie, 15 minut plus 10 sekund. Tutaj już mam potwierdzenie i za chwilę rozpoczynamy, czekam na zaproszenie od Dawida. No i ta pierwsza partia ruszy, przypominam o niepisaniu wariantów na czacie. Dobra, Dawid już mnie zaprasza, akceptujemy. No i życzę Wam dobrej zabawy. W pierwszej partii gram kolorem czarnym. 15 plus 10, także bawmy się, analizujmy. A, dobra, ja tutaj muszę ten dźwięk tylko wyłączyć. Ok, d4, no to teraz co? Koronnie skoczek na f3, na f6 królewsko-indyjska, czy coś innego, moi drodzy? No zagramy, Kida, zagramy. Myślę, że on na to też czekał. c4, jak szybko nawet nie pomyśli chwilę, żadnych pozorów tutaj nie stworzy. No dobra, teraz czy e6 zagrać, czy b6? Wiecie, ja tak troszeczkę na wyczekanie, pierwsza partia, rozgrzewka. No dobra, zagramy te g6. Ja myślę, że Dawid będzie zadowolony z debiutu białymi. Skoczek na c3, goniec g7 oczywiście. Dawid wie, że ja gram królewsko-indyjską e4. No już zrobię roszadę. Taki ruch na pewno nie będzie wykonany przez białe. Nie ma takiej możliwości. Ale chłopak się śpieszy. No dobra, pierwsze ruchy są oczywiste. Skoczek na f3. No i teraz muszę zagrać d6, żeby nie było teraz takiego posunięcia. No i teraz kwestia, jaki wariant. Tobie również powodzenia życzę. Goniec e2. No i teraz kwestia wariantu, jaki wybierzemy, moi drodzy. Moi drodzy, wariantu. Ja tu mam na myśli wariant e5, skoczek a6 prawdopodobnie. Chyba z tego skorzystamy. Chociaż c5 też można, ale chyba zagram swoje. Zagramy sobie e5. Dzięki, Guci. No, z parą zobaczymy. No, głównym wariantem jest zagranie skoczkiem na c6. Głównych wariantów tutaj za bardzo nie chcę grać w tym momencie. Chyba skoczek a6 sobie zagramy. Skoczek a6 sobie zagramy. No i tutaj na pewno opcją taką jest zagranie gońcem na e3. Ile ja mam lat? Ja mam 34. Skończę 34 lata w październiku. Prawda, że młodo wyglądam. Sorry, ale musiałem to dodać. Goniec e3. No dobra, jest goniec e3. Tutaj oczywiście tego pionka za bardzo zbić nie można. Teraz jest kilka opcji. Mogę zagrać na skoczek na g4, goniec g5 i na przykład hetman e8. Jest taki ciekawy wariancik. Z drugiej strony bardzo mnie kusi zagranie c6 i wyczekanie troszeczkę. Po c6 sobie poanalizujemy. Bicie, bicie. I powiedzmy bicie, albo bicie tam do końca hetmana, potem wieża e8, f4. No i cóż to będzie za pozycja? Właśnie ciekawy jestem. C6, bicia, może taki ruch jest? Nie, to będzie przesada. Pytanie, czy C6 jest? Już w sumie nie pamiętam, czy taki ruch jest dobry. Wyglądam na 40. No bardzo mi miło, ty wyglądasz również młodo. Pozdrawiam. Teraz tak, c6, c6, może skoczek g4, też jest opcja bicia tutaj na d4, dzień dobry, skoczek zbije, zagramy sobie tak, zagra f3, ja zagram a5, jest taki wariant, można w ten sposób grać, tylko mnie interesują troszkę inne tutaj warianty, no muszę pomyśleć, może też hetman e8, w ogóle tak, tak i tak. Bardzo ciekawa opcja, c6, bicie mnie interesuje. C6, bicie, bicie, dobra, gramy c6. Właśnie nie chciałbym tak za szybko podejmować takich decyzji. A, dobra, tu gramy. No teraz pewnie on się zastanawia nad biciem, znając życie. Ale bicie chyba nie przechodzi, tak intuicyjnie na to patrząc, bo tu się otwiera ten goniec. Mam nadzieję, że to przejdzie. Oczywiście na konkretach trzeba tutaj mocno działać. Ale c6 może jest w teorii, może nie jest, ja muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że jest w teorii. Dzień dobry, witam wszystkich. Korzystając z okazji, proszę, żeby na czacie nie pisać wariantów. Oczywiście możemy sobie tutaj w trakcie rozmawiać. Dzięki z góry. W niedoczasie przypominam sobie o tych debiutowych rozkminach. Nie, no c6 chyba można. Chyba można. Moim później planem jest zagranie hetman e7. No właśnie, zostało zagrane d5.
I w tym momencie opcja jest taka, żeby zagrać na C5. Jest taka opcja. Ewentualnie wybić i spróbować tutaj może zagrać z ruchem F5. I teraz tak, jak zapcham tutaj, to tak słynny Ksawery Tartakower mówił, że jak zagramy sobie pionkiem na C5 i będziemy mieli pionki E5, D6, C5, to pozycja czarnych jest dobra. Ja w to uwierzę i zagramy C5. Ostra widowiskowa gra, no wiecie, tak można sobie powalczyć na pewno troszeczkę w szachach szybszym tempem. Marcinie, pomyślę nad tym oczywiście, dzięki, dzięki, będę pamiętał, że opcję moderacji tutaj proponujesz. Na ten moment troszkę będzie u mnie ciężko z czasem, bo już od poniedziałku tam mam ostry zasów, więc ciężko będzie mnie tak normalnie złapać. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, rzecz jasna. Pomyślę nad tym, jeżeli pozwolisz. Gramy cztery partie. Siemka, witam cię, VM. No Dawid ma więcej widzów, bo Dawid, słuchajcie, jest koksem, no. Dawid jest koksem. Jest na Twitchu dłużej i pracuje intensywniej, dobra, ja tutaj wyłączam to, dobra, tylko Facebook zostanie. Koń E1 poszło. No dobrze, koń E1 to jest też naturalne posunięcie. Myślę, że słuchajcie, wyprowadzimy sobie figurkę, bo trzeba to zrobić. Niech goniec gra, wszystkie figury w grze. Zagramy sobie z planem skoczek E8 i F5. Potem będziemy próbować tam jechać na przeciwnika. Tutaj ten skoczek i pionek może trochę zatrzymać falangę tych pionów na skrzydle, więc mam nadzieję, że to się w miarę uda. Oczywiście goniec tutaj też troszeczkę spogląda. No skoczek B5 nie przychodzi, bo tutaj wisi pion, ewentualnie zawsze skoczkiem zagram na E8. Na pewno Dawid zagra skoczkiem na D3, przypuszczam, i będzie próbował grać A3, B4. Ja tam przez B6 spróbuję podeprzeć tego pionka. No i tak naprawdę białe będą szły na tym skrzydle, a ja będę szedł na tym skrzydle. Takie są plany w tym momencie. Wiesz co, a wojna... My z Dawidem graliśmy już dwie partie klasyczne, znamy się, także luzik, bluzik. Tak, w królewsko-indyjskiej, tak. No, takie pytanie, Ewo, jak piszesz, to są dobre pytania, bo w trakcie mogę poopowiadać o planach, jasne. Do F5 tutaj czarnymi dążymy jak najbardziej. Siemka Mydło, witam cię. Cześć, Wiktoras. Wiesz co, Marcinie, ja nie mam ciśnienia na takie rzeczy, także spoko, ale dzięki za info. No do F5 tutaj będziemy próbowali dotrzeć. No Dawid się zamyślił, na pewno Dawid kombinuje tutaj jakieś opcje typu skoczek na D3, żeby spróbować wejść. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem chyba zadowolony z tej pozy. Jest w moim stylu. Oczywiście jak będzie zagrane F3, to wtedy ja mogę się popisać takim ruchem skoczek H5 i goniec mnie nie zbije. I wejść tutaj spokojnie skoczkiem na F4. Ale F3 nie będzie zagrane przez Dawida. F4, właśnie ten ruch miałem tutaj na myśli. Bardzo ciekawy ruch, bo teraz tak. Jeżeli goniec już stoi na D7, to mój skoczek się nie wycofa i nie zajmie pola E5. Widzę, że Dawid już nie chciał grać w ten sposób. Teraz tak, jak zbiję tutaj i goniec odbije, to będę musiał zagrać hetman E7, żeby bronić piona. D6 nie przechodzi, znaczy tam E5, bicie D6 raczej nie przechodzi. No zbić muszę, otworzy mi się goniec. Chyba same plusy, tak mi się wydaje. Aczkolwiek tak też można tutaj grać, bo jak zbiję tu, będę atakował, skoczek D3 tutaj, chyba biję. Znaczy bić muszę, bo inaczej mi przepcha F5, będę stał gorzej. No i teraz tak, tutaj jest atakowany pionek, więc hetman E7 chyba jest ostatecznością. Z atakiem na E5, no obrona na D6 przede wszystkim. No i teraz fajnie byłoby przerzucić skoczka z D7 na E5. Jest to niestety teraz bardzo trudne i musimy się skupić na tym punkcie. Można też próbować grać skoczek E8 z obroną pionka, to już takie dosyć dokładne, i spróbować gońcem na E5 zagrać, ale ten goniec nie zostanie wymieniony, bo tu za chwilę będzie skoczek na D3, więc może być nieco trudno to wykonać, ale tu sobie atakujemy tego pionka na E4, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno jakiś goniec F3 też jest możliwy, nie wpuści mnie na H5. No tutaj można próbować może H5, nie, bo tu goniec będzie bardzo niebezpiecznie stał.
Jakiś taki ruch typu wieża E8 może istnieje lub drugą wieżą. Zaraz musimy się zastanowić, czym zagrać. No właśnie, goniec F3 zostało zagrane. Dokładnie. I teraz jakiś taki ruch typu już jest możliwy, bo tutaj wisi na B7. Dlatego też wydaje mi się, że wieża A na E8 może mieć sens, tylko ten skoczek troszkę nie będzie miał gry. Zawsze tak mogę zagrać. On zagra tutaj. I może tam zagramy skoczkiem z próbą wymiany i potem goniec E5. To może być dobry pomysł. Tak, zagramy skoczek E8. Tutaj trzymamy ten punkt E5, to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz właśnie mam taki plan, bo żeby zagrać zwyczajnie tutaj gońcem. Oczywiście tam może mi zagrać, to skoczka na G7 możemy przerzucić. Jakiś zawsze szach na D4 istnieje. Wydaje mi się, że ta pozycja jest... Ciężko mi ocenić w sumie, kto ma lepiej, czy może jest mniej więcej równa. Ale ten skoczek zawsze mi tutaj dobrze broni tego punktu na D6. No jak zagra skoczek D3, to skoczek B4 uderzymy od razu, żeby odciągnąć tego silnego skoczka z D3, żeby spróbować odciągnąć, spróbować wymienić tego skoczka z bandy. To myślę, że jest też istotna sprawa. Siemanko Kotadi. No właśnie, poszło. I teraz zagram tu, zagra tu? Chyba nie, bo tutaj uderzymy stępem. Nie, no to tutaj bicie, bicie, no i tutaj będą miał fajne pole, no tak, tutaj trzeba zagrać od razu, skoczek B4 od razu, tu nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Fajnie, ten goniec teraz współpracuje tutaj z tym pionkiem, ewentualnie jak zostanie wymieniony na B4, bo ten skoczek nie wskakuje nigdzie mi tutaj na bandę, bo zawsze będę mógł tego skoczka tutaj rąbnąć. No i teraz tak, kwestia właśnie tutaj takiej troszeczkę strategicznej gry, troszeczkę przestawienia się, właśnie królewsko-indyjska ma to do siebie, że tak strategicznie tutaj, oczywiście zobaczcie, że bić nie można w zasadzie, bo jest odbicie i na końcu ten pionek poleci na B2 przez gońca tam kontrolowany nieco. Dzień dobry Sol, witam Cię, dzięki serdeczne. Dzięki, dzięki, dzięki serdeczne. No i zobaczymy, co tutaj Dawid wymyśli. Oczywiście czasu mamy jeszcze bardzo dużo, bo 10 minut ponad. Dobra, poszło A3, no to jest naturalna sprawa, muszę wybić. Taki miałem plan, żeby tego skoczka wymienić. To jest rzecz obowiązkowa. No i zobaczcie, chyba pytanie, czy goniec D4 ma sens z szachem. W sumie może mieć spory sens, bo król odejdzie stępem, a ja sobie przestawię skoczka na G7, ale też mogę zagrać H6 i tutaj, potem tu, nie, troszeczkę odsłonię króla, to nie będzie dobry pomysł. Z drugiej strony, nie, no chyba goniec E5, słuchajcie, wymiana tego gońca będzie, myślę, że solidna. Zostawmy sobie tego króla na G1, zawsze jakiś tam szach później hetmanem może nastąpić. Oczywiście ta wymiana nie będzie dobra dla Dawida, gdyż wymienię i tu będę trzymał punkt, bo później nie będzie tak łatwo mu mojego hetmana stąd wyrzucić. Wprawdzie mój skoczek nie stoi jeszcze zbyt dobrze, ale też będę miał szansę go poprawić za chwilę, na przykład ruszając na G7. No, oczywiście goniec na H6 może się poruszyć, ale nie, goniec na H6 to, moi drodzy, ja mam też takie opcje ciekawe. To są bardzo ciekawe opcje i tu może być widowisko. No właśnie, tam można próbować atakować już. Kawkę, kawkę piję, moi drodzy. Kawka prawdziwa, męska, fusiasta. Dobra, dobra, bez cukru, bez niczego. Czy takie czarowanie w partii jak Tal w XXI wieku by jeszcze przechodziło, czy to już komputery niszczą? Nie no, Miłoszu, przechodzą takie partie. Przecież wystarczy sobie popatrzeć na Daniła Dubowa, jak gra w szachy. A gra w szachy rewelacyjnie, jeśli chodzi o taką innowację troszeczkę. Polecam sobie trochę jego partii popatrzeć. Dzięki, Eryku. No to pojęcie względne. Są partie, gdzie gra się super, są partie, gdzie gra się trochę gorzej, ale jakieś tam pojęcie, no nie powiem, o szachach myślę, że mam, więc no staram się tutaj Wam też tłumaczyć, co nieco. Wybił jednak, no może to i dobra decyzja z drugiej strony, bo ten goniec tam na H2 pewnie mu trochę ciążył. Teraz mam opcję w ogóle ruszenia się skoczkiem tutaj na F6, tylko kwestia, gdzie ja później tym skoczkiem przejdę. Skoczek, tak, skoczek będzie się chciał przestawiać. No tutaj pionka zbić nie mogę, bo jest wieża i tu mi poleci. Więc to mnie nie interesuje.
Ale może mnie zainteresować skoczek G7 teraz. Zawsze wieża wtedy wchodzi na E1. Skoczek z G7 może pomóc przy zagraniu F5. Bo skoczek z F6 chyba nie ma dobrej drogi. Jakby tu na D7 wskoczył, to by ten skoczek stał świetnie. Właśnie kwestia, czy ja tam tak mogę sobie powalczyć, bo ten skoczek przejdzie tutaj, czy gdzie on przejdzie? Nie wiadomo. Tak i tak może będzie chciał zagrać. No to jest wszystko bardzo ciekawe, ale myślę, że co jest lepsze, skoczek F6 czy skoczek G7? O, cześć kapitanie Spencer, no brakowało nam ciebie. Zasady mamy takie, że widzowie nie piszą wariantów w razie czego. Jakby tak się działo, to tam oczywiście kasujemy, ale widzowie tutaj są bardzo, bardzo grzeczni, dzięki serdeczne. No dobra, skoczek G7 myślę, że sobie zagramy. No zresztą może też B6, ale B6 chyba jest niepotrzebne. Czy białe planują wymianę hetmanów? To też jest ważne pytanie. No, planować sobie mogą. Ja wtedy, jak zagram skoczkiem, to wieżą też mogę ruszyć. Drugą nawet wieżą mogę ruszyć. I to jest ciekawe, bo generalnie, czy ja na tym skrzydle później mogę sobie pograć? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Skoczek F6 mi się podoba z jednej strony, bo też z drugiej strony tam mogę popróbować grać. Ale zawsze są te dwie strony medalu. No właśnie ten skoczek na F6 czy na G7, to jest rozkminka, powiem wam. Bo chce mi się strasznie skoczka tu wstawić. Z drugiej strony hetman stoi dobrze. Dobrze, gramy skoczek G7 z jakimś tam planem F5. Czy grałem kiedyś z Carlsenem? Niektórzy mieli takie szczęście, nieważne czy wygramy, czy przegramy. Grałem dwa razy z Carlsenem partie. Są na moim kanale na YouTube. Zapraszam. Grałem, grałem. Tylko że to były partie minutowe. Widzowie mi przypomnieli. O, witam cię, Smoku. Witam cię serdecznie. Właśnie, ja tutaj muszę wam dać VIP-a. Nie wiem, jak to zrobić fizycznie. Jednemu i drugiemu moderatorowi, ale to chyba nie ma znaczenia, skoro możecie tutaj wszystko wstawiać. Kapitan Spacer. Spencer mówię, tak mi się, słuchajcie, przeczytało i tak mi w głowie utkwiło. Sorry, to będę mówił kapitanie. Będzie dobrze brzmiało. Dzień dobry. A co, jakieś zakłady poszły? O kurczę. Hetman C3. No właśnie, tak sądziłem, że będzie chciał tutaj Dawid wymieniać te figury. No i teraz, znaczy te hetmany. I teraz pytanie, bo jak zbije, to zbije skoczek. Ja mogę oczywiście nie wymieniać, ale wymiana tu jest chyba ważna, bo walczymy o punkt E5. I teraz tak. Wieża E8 tędy, czy zostawić tę wieżę, żeby ta wieża tam miała opcję gry? Wydaje mi się, że tak, bo po linii F tu raczej nie może nic dobrego zrobić. Wieża E8, jak wymieni, to zbijemy to oczywiście wieżą. Potem tam może zagrać skoczek z C1 i na D3, a to jest też właśnie ciekawe. To jest też ciekawe. No teraz pytanie, czy F5 będziemy chcieli grać? Aha, Smoku, piszesz, że VIP i moderator się kłócą. Okej, nie wiedziałem. No ale moderatorzy mogą chyba tu robić wszystko na czacie. O to mi głównie chodziło, żebyście mieli więcej opcji, ale jak są, no to spoko. Dobra, moi drodzy, tutaj no ciekawy jestem właśnie. Po wymianie hetmanów, jak wieża wybije, to skoczek C1 na jego miejscu bym grał. Potem kwestia jest tego, czy grać tą wieżą. Jak zagra skoczek, czy nie poświęcić jakości. Może to jest zbyt optymistyczna wersja. Ale taka wersja mi się bardzo podoba, bo ja szukam aktywności. Witam cię, Mati. Nie rozprasza mnie zerkanie na czat. Spokojnie. Okej, okay. Poszło B4. No, szkoda, że skoczek broni hetmana. Nie, no oczywiście mogę tutaj zbić, ale nie muszę. No B6 myślę, że trzeba zagrać. No, nawet nie ma się co zastanawiać. B6 jest konieczne. Właśnie ten skoczek mój, słuchajcie, mógł być na F6 jednak, bo on by napierał na pionka E4. Teraz trochę tego żałuję, bo stąd ma słabsze widoki i tylko w zasadzie by się przydał do zagrania F5, ale ja tego ruchu chyba nie chcę grywać, chociaż F5 i skoczek F5 by stał tutaj naprawdę dobrze. Kwestia, jak się zachowa hetman ze skoczkiem. No to może być w sumie ciekawe. Ja widzę, że tutaj chce Dawid otwierać linię B, żeby po linii B na pewno coś pograć.
Ewidentnie. Zobaczcie, ze strategicznego punktu widzenia pionki stojące na czarnych polach i gońce, które nam zostały, no to czarne mają lepiej ze, no, ze strategicznego punktu widzenia. Tak? Tak bym to ocenił. No ale właśnie skoczek F6, to jednak tutaj skoczkiem F6 trzeba było mi zagrać mimo wszystko. I spróbować może skoczek G4, ale to już jest po herbacie, skoczek stoi na G7, trzeba kombinować teraz jak jest. Jak być moderatorem? No wiesz, to jest ciężka rekrutacja, mój drogi, u mnie ciężka. No dobra, ciekawy jestem teraz właśnie. Zobaczcie, Dawid już ma 6 minut, 6,5. Ten czas też będzie miał na pewno jakieś znaczenie. Jakbyśmy grali blica, to już byśmy byli po 4 partiach. Mi się takie pozycje podobają bardzo czarnymi, naprawdę bardzo mi się podobają, tylko najgorsze w takich pozycjach jest to, jak ich nie wykorzystasz. To jest największy ból. No skoczek G7, tutaj goniec by się świetnie przydał, no jak miał w ogóle tu gońca, to w ogóle by było fantastycznie, no ale nie ma. Chodzi o to, że tutaj ten pionek jest słabością białych i goniec jest do niego przyklejony. I jakbym miał skoczka na F6, czy ja jestem w stanie tego skoczka tam przerzucić? No teoretycznie jestem, tak, tak, król G7 to jest dużo posunięć, ale muszę przede wszystkim uważać na kontrę na linii B, jeżeli taka za chwilę powstanie. Pamiętam jakie mam... Tak, ja z Dawidem grałem dwa razy partie klasyczne, no raz grałem jak Dawid był nastolatkiem, no to nastolatkiem nawet, nie wiem czy miał ze 12 lat czy 13, no to z nim wtedy wygrałem, ale przegrałem z Dawidem, mamy 1-1. Przegrałem z Dawidem na kołówce w Katowicach, ale to było chyba 2 lata temu. Ja wtedy też wracałem troszeczkę do szachów klasycznych, to też tak się usprawiedliwię, że może nie byłem w najlepszej dyspozycji szachowej, ale no nieistotne, no mamy 1-1 powiedzmy, jeśli ktoś chce liczyć, chociaż ja tego nie liczę. Kilka lat temu na NMA była wyższa norma, dzisiaj uznaje się za podobnie z tego co wiem, możliwe smoku, tak. W korespondencyjne szachy nie grałem, nie, za dużo czasu. No Dawid myśli. Myślę, że tutaj na pewno przechodzi małe katusze. Dobra, wybił. No tutaj tym pionkiem nie mogę wybić raczej. Chociaż to też jest ciekawa opcja. Bo jak wybiję tym pionkiem, on tutaj będzie szedł na mnie. Wymienię dużo... Bo jakbym wybił tym pionkiem, on by wybił tutaj, miałbym skoczka tu i na D6 bym stał rewelacyjnie. Bym stał rewelacyjnie. Ale z drugiej strony chyba nie mogę tutaj puścić. Bo to jakieś D6 będzie ostre. Muszę chyba tym w ogóle, tym pionkiem. Nie ma co się długo zastanawiać raczej. Bardzo ciekawe było wybicie tamtym pionem, ale jakbym miał już skoczka gotowego na D6, to wtedy bym pionkiem tym uderzył. Może źle myślę, nie wiem. Się poanalizuję tę partię później oczywiście. Dzień dobry wszystkim, witam cię szachownica. Piotrem Brodowskim grałem, tak. No muszę tutaj wieżą odbić oczywiście. I pewnie wieża B1 zostanie zagrane. No tak, ta wieża coś tutaj pewnie chce zagrać na B7. To jest oczywista rzecz. Nie ulega to wątpliwościom. I teraz tak, goniec A4 mnie interesuje. C2 i D3. Taki mam plan. Tutaj wieża się może przedrzeć na B7, atakować mi ten punkt. No może tak zrobić. Może tak zrobić. Ja zawsze tym gońcem stąd mogę wrócić na E8 i pilnować pola F7, bo chodzi o to pewnie, że tu będzie zagranie. Zagramy tak, on tu. I co dalej? I zagramy sobie H5 na przykład. To dobry chyba pomysł, co? Chyba dobry. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tutaj jeszcze popatrzmy, skoczek C3, ewentualnie zobaczcie, jeszcze mam taką opcję goniec na C8, goniec na A6, ale skoczek zagra i skoczek zagra tu i mój skoczek nie będzie miał za bardzo gry. Muszę się zastanowić chwilkę, mamy na to czas. Tutaj
Tutaj. No tak, goniec A4 gramy, słuchajcie. Goniec A4. Będziemy tutaj kombinowali na C2. Oczywiście taki ruch istnieje. Troszkę tutaj wpuszczam te wieże. I będę musiał uważać na posunięcie goniec G4. No ale teraz tak, goniec G4. Teraz tak, liczymy sobie wieża B7 jeszcze raz. Powiedzmy, zagram gońcem na C2. On zagra tutaj na ostro. I wtedy ja, no ostateczności mam też wieża F8 oczywiście, tego piona oddając. Tutaj zagra jak wieża B2 zagrała, jednak asekuracyjnie tutaj pograł. Jednak się troszkę przestraszył mimo wszystko. Ha, zobaczcie, bo teraz skoczek wskakuje. No sprytnie, sprytnie. No właśnie, i teraz moje pytanie jest takie. Czy ja F5 nie powinienem tutaj już teraz uderzyć? W sumie wieża B2 nie rozpatrywałem tego ruchu, powiem wam szczerze. Za bardzo nie rozpatrywałem tego posunięcia. No ciekawe. Brakuje mi teraz skoczka, słuchajcie. Może skoczek E8, skoczek C3. Teoretycznie tracę tempo. Wracam. I skoczek F6. I tutaj męczę tego. No wprawdzie tu wpuszczę wieżę. Może wieża E8 w razie czego, żeby wrócić i tutaj pilnować. Chociaż ten skoczek mój, kurczę blade. Muszę jakoś, może tak. Tylko, że zawsze H3 jest. Pewnie jakieś lepsze ruchy były tutaj wcześniej, ale to tak mówię, to można gdybać. No skoczek C3 może zagrać, nie? Może dlatego uderzyć F5. Jak zagra tu, to ja wtedy wrócę zwyczajnie. F5 zbije, goniec. Tutaj szach. Bicie. No nie wiem, F5 tutaj wydaje mi się, że tak w miarę aktywnie to stoi. Wydaje mi się, że w miarę aktywnie gramy. Wiecie co, no ta F5 jest takie, że to jest słabość, ale z drugiej strony mój skoczek nie gra, więc muszę go jakoś tutaj troszeczkę wyprowadzić. F5 cały czas myślę nad tym posunięciem. F5, aha, skoczek jeszcze jest taki ruch. Ale skoczek broni. Poczekajcie. Tak. I skoczek. Jeszcze jest skoczek F4. I dam przeciwnikowi żyć. No właśnie. To nie będzie chyba dobre z mojej strony. Jeszcze taki plan. Wieża D8. Goniec E8. Wieża D7. Wieża E7? Też chyba nie do końca. To mi się podoba. Może przejdę do tego posunięcia, co chciałem wcześniej zagrać. Skoczek, goniec, wieża, skoczek. To może mieć sens. To może mieć sens. Przerzucam skoczka. Turniej widzowie Szachusia kontra widzowie Dawida. Bardzo ciekawa idea. Można spróbować. Nie wiem, czy to nie jest taki ruch, który troszeczkę za dużo kombinuje, ale z drugiej strony jak stanę tutaj, czyli ten poprawię sobie jego skoczka, mogę męczyć tego piona, nie naruszając sobie struktury przy królu. To może być ciekawe, skoczek F6. Może być też na czeskom. Aha, na czeskom ja nie mam grupy. Ale słuchajcie, no fajny pomysł, ale to też trzeba przemyśleć. Schabowe, dobre pytanie, aczkolwiek z tym drugim stwierdzeniem, wiesz, tam nikogo nie obrażając. Ale to jest też dobre pytanie, też się nad tym zastanawiam. Dlaczego na swoich kanałach nie można próbować sobie czegoś tam robić. Dobra, skoczek na C3. No to tak już jak mówiłem... Skoczek na C3, muszę wrócić gońcem. Nie mam wyjścia. Wieża zagra na B7.
Ja zawsze mogę tak zagrać, odpędzić tę wieżę. Zobaczcie, grając wieżą na B7, gram tu i ta wieża musi z powrotem uciekać. A, chcę tutaj wymienić wieżę, słusznie. Zagram skoczkiem, wieża da szacha, ja mogę też wrócić wieżą. Sprytnie. No muszę tak grać. Muszę, żeby tu obronić. No wieża B8 na pewno będzie zagrane. No jak E5, to tutaj skoczek będzie mi... Skoczek F6 właśnie mi tutaj dużo trzyma, to jest ważne. Teraz wieża B8, wieża E8, zbije mi tu, ja zbiję tu. Wieża wjedzie na B7, tego pionka będzie mi męczył. Mogę A6 spróbować, chociaż nie, bo tutaj ewentualnie podprowadzić później króla. Tak, jeżeli... No właśnie. No właśnie. Jest taka opcja, że jak zagra wieżą, ja zagram tu, on mi wymieni, podprowadzę króla. Lekko. Czy to spełni tutaj wymagania wszelakie? Tu. No muszę tak, jak sobie powiedziałem. Tak muszę zrobić. Tu już deklarowany ruch na A8 sobie zrobimy. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Czy tu był rajdzik? Oszparu, dziękuję Ci za rajdzika. O kurczę, ale fajnie, dzięki serdeczne. Witam Was wszystkich od Miłosza. Bardzo silnego szachisty, przyszłego arcymistrza, rzecz jasna. Mistrza międzynarodowego już niebawem. Zbił jednak tym. A to ciekawe, to ja zbijam gońcem. Przerzucam się skoczkiem za chwilę tu. Zbijam gońcem, panie kolego. Aha, chwila. Zbijam gońcem. Tutaj. Tutaj. I skoczek B5. A, takie buty i pionek wisi. Tutaj. Ale mogę zagrać A6. Wieża B6 wtedy, nie? No spryciula z tego Dawida, muszę przyznać. No jednak spryciula. Ale mogę też zbić. No mogę zbić, podejść królem zwyczajnie, żeby zawsze mieć kontrolę tutaj do E7, żeby pilnować tego pionka. Skoczek F6 według mnie cały czas dobrze stoi. Nawet jak będzie takie zagranie i tutaj przejdzie, no to ja sobie zagram taki skoczek, tam pilnuje zawsze pola D5, coś w tym stylu. Dzięki szparu, smacznego. No wieża B7, tak, wieża B7, skoczek tutaj wejdzie, to co, to ja będę musiał go zbić, pionki pójdą, dlatego może A6, nie, no muszę królem F8, król musi być blisko. Teraz tak, skoczek B5 tu mi będzie atakował, więc będę musiał odbić, on zbije pionki, a ten też może zasuwać, jakąś tam kontrę łapać, a te pionki mogą być groźne, zawsze jednego wybije, nie, spoko, tutaj według mnie jest ok. Jeżeli skoczek pójdzie, ja wybiję, on wybije, król E8, dobra, 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 teraz tak, właśnie, problem jest z tym, że tu jest ten pionek słabością. Ale jak zagram tak... Nie, no nie mogę tak. Czekajcie. A mogę tak zagrać w ogóle. On pójdzie tu. Tak, tak. I król. No myślę, że A6 muszę. Nie wpuścimy skoczka. Oczywiście on może, tak? Ale król już ma wtedy obronę. Taki długi proces troszeczkę w tej partii, ale jak wygonię wieżę, to się ustabilizuje. Im słuchajcie, dłuższe tempo, tym cenimy bardziej posunięcia. Chociaż już to tempo się troszeczkę skraca, jak widzicie. Jest troszeczkę gry. Bo w klasycznym... różnica między buletami, bo kwestia ile grasz w danym tempie. To tutaj chyba nie może, nie? To król E7. Aha, E5 jest posunięcie. Tego nie przewidziałem. O rety. No właśnie, podstawiłem. Tu muszę zagrać. Podstawiłem taktykę. Tu. Nie zauważyłem. Dobra, to mnie złapał. No właśnie, to jest ten ból. To jest ten ból, niestety.
Skoczek D7 tutaj jakiś. No i Dawid ma lepiej. Zdecydowanie. Okej. Król tędy, tędy. Pójdzie. Aktywnie królem do ataku. Chyba tak. Tu się wszystko będzie trzymało. Wydaje mi się, że tak. Tutaj pójdę królem. Na wariata trochę. Kwestia właśnie, czy to się wszystko trzyma. Tutaj, tutaj. Dobra. Tutaj co? No dobra, idę królem. A odważnie, tutaj jakieś bicie istnieje, mam nadzieję. Tu w ogóle mogę zaraz zagrać szalone posunięcie. Król do ataku. Ale pozycja. F5 jeszcze można spróbować, nie wpuścić figury. Ale śmieszna pozycja. Generalnie jak na przykład zagram tu i wymienię wieżę, to też będzie spoko w miarę. Nieco przypadkowo to wyszło. Nie zauważyłem po prostu posunięcia E5. Ale wygląda to ciekawie. Zobaczcie, nawet król w centrum, w końcówce, nawet jak kilka figur jest, to może sobie tutaj nieźle chyba poradzić. Czy wiem, na ile jest twój wspierający na YouTube? Nie rozumiem pytania. Poczekajcie, bo zagram tak, to skoczek tutaj wleci. Więc chyba H6 i F5 odpędzę tego skoczka. Tutaj zbić raczej nie może, bo jest tak. Wszystko się broni. Aha, bo wie, że zagra tutaj za chwilę. Sprytnie, sprytnie. Ale moment. Jak zagram tak, on tak. Ja tak, on tak, ja tu. A, on jeszcze ma szacha na C6. Ale zaraz, zaraz jest pułapka. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. H6, wieża C7, F5, bicie. Bicie, bicie i król bije. I złapałem wieżę. Nie, wieża jeszcze idzie na A5. Aj, jeszcze wieża ucieka na A5. Jeszcze wieża ucieka na A5, to ten wariant nie przechodzi. Bardzo ciekawe się tutaj porobiło. F5, skoczek G5. No mogę uderzyć tu generalnie. Tam pionka mi jednego weźmie, ale to są żadne straty w porównaniu tutaj, co może się zadziać. I wieża B8 chyba. Chyba tak trzeba grać. Bo to będzie za wolne, wieża C7. Ale poczekajcie, H6, wieża C7 i król D4 może. Czy to przechodzi? I potem F5, ale zawsze G4, dlatego piona potem szarpie. Powiem wam, w blicu bym zagrał taki ruch H6, ale teraz nie wiem, chociaż z drugiej strony... H6 i król D4. Mega ciekawa opcja. H6, żeby tu skoczka nie wpuścić. Czy to w ogóle ma znaczenie? Nie wiem. Wiecie, ale przy czasie dodawanym 10 sekund, minuta to jest dużo. H6, tu król D4. Tu mi nic nie może zrobić. No dobra, gramy te H6, słuchajcie. No gram te H6 jednak. Król pójdzie na D4. Będę bronił pionka z D4 na C5 ewentualnie. F5 spróbujemy za chwilę zagrać. Wariantów nie piszcie, proszę. Proszę bardzo, nie pisać wariantów. Zresztą i tak tych wariantów nie rozpatruję. Nawet nie zdążyłem przeczytać żadnego, żeby to było uczciwie. No właśnie, zobaczcie, i Dawid tutaj, mam nadzieję, że będzie miał problem, żeby to przebijać. No król D4 sobie zaplanowałem, więc gram i twardo bronię. I teraz F5 będę tutaj. On oczywiście G4 może zagrać, ale wtedy ja gram tak mimo wszystko i będę trzymał punkt E4 i królem na przykład zawsze mogę wrócić.
Zaraz wieża może mi się uruchomić, ale moja wieża musi pilnować gońca. I mogę też zdjąć pionka, to jest ważne. Znaczy będę mógł. Poszedł tutaj, to ciekawe. Co, F5? F5. Nie wiem, czy chcę grać F5. F5 skoczek tutaj. W ogóle. Chyba F5. No dobra, F5 gramy. F5 chciałem, takie miałem założenie, więc tak gram. Skoczek tutaj, on może pójść tędy, ja zbiję tu. Chyba tak muszę w ogóle, słuchajcie. Ale się porobiło, co? Król, jako król ma tutaj aktywność. Oczywiście ja mogę wrócić i zbić tego, ale dostanę takiego nieprzyjemnego szacha. Więc gramy królem na D3. Twardo królem do samego końca. Teraz te A5 może nie było potrzebne. Aha, bo skoczek stąd tu mógł wlatywać, coś próbować. A teraz skoczek ma problem, a ja sobie zbijam pionka C4. Ale jaja. No dobra, tutaj zbiję. On skoczkiem. Ja nawet królem mogę tędy pójść po te piony. No, no, zbić muszę, to nawet tu się zastanawiać nie trzeba. No, trzeba zbić pionka. Trzeba tego piona skosić. Ale król karierę zrobił, słuchajcie, w tym momencie. No dobra, szach był. Tutaj zbić nie mogę, zobaczcie, sprytnie, bo dostanę widełki tutaj na wieżę. Ewentualnie tu, ale ten król może się zakłopotać nieco. Ewentualnie też tak mogę zagrać, a wieża pójdzie tędy. No tak, no tak. Tutaj skoczek to tu. Tutaj, a wieża tu, to C4 nie mogę, C4 nie mogę. Ewentualnie tam wieża zbije. Król B4. Czy taki ruch jest możliwy? Król D4 mi się podoba, żeby tu trzymać blisko wszystko, ale tak, tak. Bicie. Nie chciałbym tutaj, żeby król był w takiej pułapce. Ciężko doliczyć mi w tym momencie. Zawsze bierze B8 chyba. Już ciężko powiedzieć. No czasu coraz mniej. Robi się gorąco. Chyba król D4. Że C6. Król zbija. Goniec. Król idzie. Wieża. No gdzie wieża? I wtedy sobie gram tym. Ciężko powiedzieć znowu. Tu? Dobra, gram tutaj. Niech będzie, idę po tego piona. Już czas się troszkę tutaj skraca. No jego skoczek wejdzie do gry gdzieś tam na pewno. To było nieuniknione, oczywiście. No bije. Wieża tutu. Skoczek, król. Wieża B7 musi chyba grać. Wieża B8. Wieża B8. Ojej, ja tu mata dostaję. No nie. Mata dostaje, moi drodzy, ale jaja i goniec D1. No dobra, damy tę przyjemność przeciwnikowi, niestety. Ajajaj. No gratulacje, Dawid, gratulacje. Masakra. Tak czułem, że tutaj są maty, niestety. Zobaczcie, do Dawida tylko napiszę. Ale dostałem mata, a pozycja była piękna według mnie, nie?
Lepiej było. No cóż, tutaj, no tak, siatka matowa, no siatka matowa, oczywiście. Niepotrzebnie tego piona brałem. Jednak ta pierwsza myśl, żeby zostawić króla tutaj była lepsza. No trudno, dobra. No za chwilę będzie partia numer dwa. Piona na D5 nie mogłem zbić. Nie mogłem zbić piona na D5, gdyż po szachu tutaj dostaję szacha z powrotem i ginie mi wieża. No pionkożerstwo, no wiecie, teraz osądzacie pewnie. Ale pozycja w debiucie była bardzo dobra i z tego jestem zadowolony. Myślę, że w partii klasycznej tutaj takich błędów bym nie popełnił. Ja to sobie traktuję oczywiście jako trening. No ale tak, mat pomocniczy. Mat pomocniczy, tak jak piszecie. Dobra, ja tu do Dawida napisałem, że możemy grać kolejną partię. No wyjście królem było super. Dobra partia do analizy, muszę wam powiedzieć. Bardzo dobry materiał według mnie, jeżeli ktoś chce grać królewską indyjską czarnymi. A, 5 minut napisał Dawid, ok. No tak, zapomniało mi się tutaj, że ten mat jest. Szkoda. Szkoda, głupio pograłem. A nawet sobie szybko zerknę, jak to komputer ocenia. Zobaczcie, marsz królem. Równo pokazuje? Skoczek D2, naprawdę? Król D3. Król D3, skoczek. No król C4, okej, goniec. Co teraz? No król. No właśnie, król D4, patrzcie. Król D4 cały czas pokazuje, żeby jednak w tę stronę iść, a nie głupio w tę stronę. Oczywiście ten ruch nie przegrywa, oczywiście. Przegrywa dopiero jak bijemy pionka. Dokładnie chyba tak jest, tak? I bicie pionka przegrywa? No tak, przegrywa automatycznie. Bo tu trzeba było po takim ruchu oddać figurę. Skoczek B6, skoczek B3, tu i tu. No i oddajemy figurę, co się wiąże też z porażką. W ogóle amatorsko, amatorsko tutaj rozegrałem. No trzeba było cały czas trzymać króla na D4, to co myślałem wcześniej. Król D4 i zobaczcie, król F2 pokazuje. No i kwestia rozwiązania się z tej pozycji. No tak, wprowadzić skoczka. Ja w ogóle ten ruch rozpatrywałem cały czas. Przepraszam, sobie zerknę. Tutaj skoczek. Po biciu. To widziałem i to mi się jakoś nie podobało, nie wiem dlaczego. Ale tu się wszystko trzyma. Pionek idzie do góry. Ostro. Ostro. No tak, no. Wygrana była końcówka. Wygrana była końcówka. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Tak, masz rację, smoku, jeden błąd. Jeden błąd i po partii, to prawda. Można grać pięknie partię i można szybko ją umoczyć w jednym posunięciu. Zły plan, nie w tę stronę król poszedł. Ale dobrze, ja powiem wam, wolę przegrać taką partię, zdecydowanie wolę przegrać taką partię i wyciągnąć wnioski, aczkolwiek uważam, że debiut dobrze rozegrałem. Chociaż jeszcze w debiucie zobaczę tylko z tym planem skoczek G7, czy to jest dobra opcja. Jeszcze tutaj, o właśnie F4. W ogóle rozpatruję F4 komputer. Nie widzę. F4 tutaj też ciekawie. Hetman. Goniec. Skoczek E8. Dobra, tutaj skoczek B4. Jest wszystko dobrze. Goniec E7. No tak, i tutaj czarny ma już dobrą pozycję. Uważam. Teraz właśnie, a zobaczcie, czy skoczek G7, czy skoczek F6. Zobaczcie, skoczek F6 maszyna pokazuje. To, co rozpatrywałem, żeby zagrać od razu skoczek F6. I tu już na przykład taki mały niuans w tym debiucie jest następujący, że ten skoczek jednak na F6 powinien być. Nie na G7. Bo jak gram na G7, to chcę zagrać F5, a ja do tego F5 w końcu nie dopuściłem, bo mi się nie podobało coś tam. Więc już na przyszłość mam taki ruch. Gdy nie ma tutaj czarnopolowych gońców, ja sobie spokojnie gram skoczek F6, podpieram to królem, no i gra gitara. To jest pozycja marzenie, no, według mnie. Czarnymi. Pomijam ocenę komputera, bo jest minus 0,25, więc jest taki minimalnie lepsza czarnych. Ale przyjemnie się gra to. Ja bym w ogóle białymi tutaj nie chciał tego grać kompletnie. Kompletnie. No nic, no ale cóż. Wynik jest wynikiem, ale ruchy też są, myślę, że istotne, nie? Skoczek F6. No dobra, poszło tak. Wieża tutaj. Hetman wybił. Nie, nie wybił jeszcze. Tutaj. Hetman wybił. No taką pokazuje remisową, ale z tendencją, aby mimo wszystko na czarne tutaj stawiał.
Ze względu na słabość, tylko kwestia, czy tą słabość można wykorzystać. Ten ruch może faktycznie nieco szalony. Bierze B2 nie doceniłem, bo potem skoczek C3 wchodzi. Wrócił, wrócił. Tutaj, ok, tak. Bierze E8, wszystko w pożądalu. Skoczek, każe skoczkiem zbić. Ciekawe. Aha! Zbić skoczkiem, bo po takim ruchu mam zawsze goniec na C8. Ta wieża z siódemki ucieka. No to takie niuanse, a potem królem cyk, 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 cyk. Znowu do centrum próbować. Albo F6 nawet podeprzeć i grać. I wyprzeć tutaj figury przeciwnika. Może w ten sposób. No dobra. Dobra, lecimy za chwilę dalej. Eury, jeśli tak myślisz, to chyba jesteś w błędzie, no bez przesady. Słuchajcie, czy wy uważacie, że po tym meczu czteropartiowym tutaj ewidentnie będzie wiadomo, kto jest lepszy w szachy, ja czy Dawid? Nie sądzę. Dzięki, Marins. No będziemy walczyć. Ja czekam tutaj od Dawida na zaproszenie dalej. Myślę, że... O, już Dawid jest. Dawid też analizuje. No to czekamy, czekamy, czekam, 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 czekam. Cierpliwie. Komp ocenił lepszą końcówkę dla czarnych, jeżeli król by ruszył na D4. Spokojnie, jeszcze trzy partie. Powalczmy, powalczmy. Ważne, że czarnymi dobra pozycja była. Jestem z tego zadowolony. Okej, lecimy. No cóż, zrewanżujemy się Dawidowi, zagramy D4. Zresztą D4 jest moim koronnym ruchem, tak jak Dawida. No i teraz Dawid myśli nad debiutem pewnie chwilkę. No dobra, D5 poszło, grajmy C4 swoje. Tutaj nie będę się teraz rozwlekał za bardzo. C6 nastąpiło, no skoczek F3 sobie zagrajmy. Obrona słowiańska nam się szykuje. I teraz jest kwestia, jaki wariant tutaj sobie zagramy. Mogę zagrać skoczek na C3. Mogę zagrać sobie skoczek na D2, mogę zagrać E3 generalnie. Tam wiem, że Dawid gra takie rzeczy. No zagram sobie skoczkiem na C3. Dobra, poszło A6. Można grać C5 wariant. Dokładnie go nie pamiętam, ale tam się gra goniec F4, E3. Takie rzeczy. No Dawid tu będzie zapychał mi. Będzie mi tu zapychał pozycję. Może coś niestandardowego byśmy mu zagrali, żeby tak troszeczkę zmylić przeciwnika. Co by na to, jakbyśmy zagrali goniec G5, skoczek tutaj? No nie, może nie, może jednak nie. Jak zagram tutaj, to też nie chcę w ten sposób grać. Może przez G3? No właśnie, gambit hetmański ma to do siebie, że jak grasz gambit hetmański, to musisz grać dobrze pozycyjnie. Znaczy nie musisz, no, ale generalnie takie pozycyjne szachy powstają. Generalnie wybić może nie, no wybić chyba nie. Wybić tu i tu? Chyba nie. No dobra. Podoba mi się na przykład posunięcie goniec G5. Skoczek zagra tu. Ja mogę to olać. Może H4 zagrać wtedy. Takie ostre. Ostre. Goniec G5, skoczek E4, goniec F4. Tak może zagra. Zagramy trochę inaczej niż teoretycznie pewnie. No, żeby troszkę z przeciwnika wybić z rytmu. Może to się opłaci. Oczywiście taki ruch będzie rozpatrywany na 100%. I nawet może być zagrany. Ja nawet jestem skłonny tutaj wybić się gońcem na F6, zagrać E3 zwyczajnie. Nie, po D4 też powstaje dużo ostrych wariantów, zdecydowanie. No, zobaczcie sobie na przykład partię Mamedyarowa po D4. Gość w ogóle, oczywiście nie każda jego partia po D4 jest ostra, ale gość wymiata, nie? Gość wymiata. No taki ruch oczywiście widziałem.
Taki ruch widziałem i teraz kwestia, właśnie, jaka to będzie kwestia? Coś mi tu nie gra. Tutaj, tam będzie już. Nie, dobra, goniec F4, tak planowałem, tak zagram. Oczywiście tutaj zaraz po jakimś hetman A5 mogę zagrać hetman C2, wieża C1, może hetman B3 nawet. Coś w tym stylu. Niech Dawid tutaj sobie kombinuje, niech myśli. W tym momencie trzy figury w grze, jego jedna, tylko on ma już w centrum skoczka. No Marcinie, no trzeba być cierpliwym w szachy, wybacz, ja to też trochę robię dla was, żeby troszeczkę dłużej tutaj rozgrywać partię, w debiucie przynajmniej. Dzięki Tony, dzięki serdeczne. No tak, rozwój jest nieco niby lepszy na oko, ale to też są teoretyczne posunięcia. Oczywiście może on rozważa bicie i wzięcie pionka, na co też liczę, bo ja lubię grać bez pionów hetmańskim, z inicjatywą jakąś. I to może być w ogóle dla czarnych spoko, pewnie to też jest rozważane przez Dawida. Ja myślę, że praktycznie podejdzie do sytuacji. Prawdopodobnie nie będzie, no właśnie, nie będzie chciał grać ze mną takich wariantów troszkę ostrzejszych. I teraz pytanie jest takie, czy zagrać E4 czy E3? Tak, to tu dostanę od razu. A może tak w ogóle? Dziwne takie posunięcie, ale gońca tam sobie wstawić. Z takim planem chyba zagramy. Zagramy sobie z takim planem, słuchajcie. To jest plan inny niż wszystkie, ale chcę sobie zagrać tu, zrobić roszadę, nie grać w ogóle E4 i tam uderzyć na C6, bo on B5 będzie na pewno grał w pewnym momencie. Musi tak zagrać. Okej, okay. To tutaj sobie goniec G2 gramy. No tak, to jest naturalna rzecz. I teraz tak, skoczek D7 będzie zagrany. Roszadę chyba muszę zrobić, skoczek na E5 za szybko raczej. No roszadę trzeba zrobić. Tutaj schować króla. Ruch nieunikniony. Skoczek D7 i chyba uderzymy A4 mimo wszystko. E6. Ciekawe, ciekawe tutaj. Jedno jest pewne, Dawid pewnie już jest troszkę, tak powiem, nie w swoich wariantach, znaczy podobnych strukturach zapewne. Nie, jeżeli będzie remis w meczu, jeśli tak się stanie, to w kolejnym dniu którymś tam zagramy sobie innym tempem. Okej. Teraz tak. I teraz tak, moi drodzy. Czy jechać ostro tutaj, coś próbować, ale to też trzeba przemyśleć. To nie jest takie łatwe. Tak mi się w ogóle podoba, ale skoczek wejdzie tu. Nie zagramy A4, bo podważyć się tutaj trzeba. Podważyć to trzeba, bo zawsze taki ruch groził. Tutaj zagramy sobie wtedy. Skoczka bym chciał jakoś zachować. Ewentualnie parę gońców zostawić. No dobra. Poszło takie zagranie. Jeszcze mi chodzi po głowie E4. Goniec. No właśnie. Też słuchajcie, coś takiego mi świta. Mianowicie skoczek D2, hetman B1, skoczek E4, skoczek D6. Może w ogóle skoczek D2.
Nie wiem, powiem wam szczerze, muszę pomyśleć, bo teraz tak. Może hetman B1, żeby tu trzymać diagonale. Tam zawsze sobie zagramy z jakąś opcją i przerzutem. Dobra, hetman B1. I z planem na przykład jak goniec E7, H4. On na przykład zrobi roszadę, zagramy tak. Jak wymieni, to dobrze raczej, bo para gońców będzie po naszej stronie. Raczej dobrze. Jak zagra tak, no to. To tutaj się przerzucimy i tam spróbujemy zagrać. Coś takiego. Wieża się zawsze zwolni do akcji. Tutaj właśnie nie wiem, czy E4, D5 nie byłoby lepsze, ale troszkę puszczam. No nie wiem. To są bardzo takie skomplikowane pozycje na pewno. A teraz jest moje posunięcie. Ok, tak jak planowałem, tak zagram, czyli H4, żeby tu skoczkiem się wbić. Taki ruch, no to też skoczek E5 będę miał fajne posunięcie. Jak skoczek na D5, to wrócę sobie gońcem, potem E4, grożę jakimś biciem na C4, też jest ciekawe. No Dawid sobie musi zdawać też sprawę, że po roszadzie może być próbowany atak przeze mnie konstruowany. Takie H4 właśnie to pokazuje, ale to też jest zabezpieczenie przed G5 ewentualnym, aczkolwiek te G5 pewnie nie jest najlepsze, może nie byłoby, ale ja nie gram po to, żeby zabezpieczyć tutaj G5 przy okazji, tylko właśnie, żeby skoczkiem. No zagrał H6, no właśnie. Zagrał H6. Teraz mogę spróbować tak zagrać. I tu wybić jest to. Tak, ale to chodzi o to, żeby się przerzucić na E4. Tak. No właśnie. Jeśli tak i tak, to ja wtedy chyba E4 będę musiał kopnąć. Nie, jest dobrze. Skoczek D2. Jak skoczek B6, to zagramy nawet tak. Jak skoczek tu, to jest tutaj trzaśnięcie. Skoczek. Hetman. No i tam się trochę chyba wymienia, chociaż hetman D4 sporo by trzeba było policzyć, a mi się nie chce. Nie no, trzeba liczyć. Skoczek D2, no trzeba jakoś konstruować tutaj opcję. Czy specjalnie wyłączyłem podświetlanie danego ruchu? Wiesz co, nie specjalnie. Tak po prostu jest mi lepiej, jak jest bez głosu i podświetlania ruchów. No, trzeba być bardziej skupionym. Aha, my sobie w ogóle gramy towarzyskie partie. To nawet nie są rankingowe. Okej. Skoczek B6 jest na pewno analizowany. Skoczek B6. Jeszcze raz tak. Tutaj. Skoczek B6 to może w ogóle tutaj ruszyć, żeby na C5 spróbować zagrać. Też jest taka opcja. Aha, moment. Skoczek tutaj, skoczek D5. No gońcem muszę wrócić na D2, żeby bronić. On zrobi sobie roszadę, powiedzmy. Ja sobie zagram tak. On może zbić. Tak zbije to E4 i tam. No właśnie. Skoczek B6. Tu oczywiście nie może zbić, bo wieża bije. Więc tutaj jest luzik. Tu. A jakbym zagrał taki ruch wieża C1 z opcją A5, tu i tu, jakbym zbił, tu bym stracił. No no właśnie. Tak, też chyba nie działa. Tak. Może E4 w ogóle kopnąć?
Troszkę mi się to mięsem. Ale E4 w sumie też jest ciekawe, bo grozi A5 i grozi zbicie na C4. E4? C5 raczej nie wchodzi żadne. Tutaj też nie. Znaczy bicie tutaj teoretycznie jest, ale rozwali sobie piony, więc nawet tego nie analizuję. Ale E4 jest odpowiedzialnym ruchem, ale chyba to jest teraz posunięcie, które wydaje mi się, że powinno być zagrane. Dobra, raz kozie śmierć, słuchajcie. Gramy E4. Nie boimy się. Nie boimy się, gramy E4 i walczymy dalej. Pytanie, czy tutaj, bo jak za dużo zacznę kombinować tam w tych wszystkich manewrach, wpuszczę skoczka, to może być w sumie nieprzyjemnie. Goniec E3 za chwilę spróbujemy zagrać. Jakiś D5? Przede wszystkim grozi teraz A5. Grozi tak teraz ruch A5. Roszady nie może nadal zrobić. Bo jest A5, skoczek odchodzi i bije sobie na C4, a tam wisi goniec na końcu. Tu goniec też świetnie podważa. Jakieś może być takie zagranie zrobione w sumie. No wybić będzie trzeba. On tutaj, ale to nic nie, po linii H-mi nic nie zrobi, absolutnie. No dobra, zobaczymy. O, cześć Kacperku, witam cię serdecznie. No dobra, Dawidos myśli. Jasne, że na przykład jakiś hetman C8 istnieje. I cóż, czuję, że taki ruch zostanie zagrany. Może Dawid tak właśnie myśli sobie teraz. A hetman C8 dziwnie wygląda, ale może skutecznie. Może hetman D7, żeby bronić tutaj gońca przede wszystkim. Nie, ale raczej hetman, żeby skoczek tutaj miał opcję. Więc po hetman tutaj skoczek. No właśnie, jakiś trzeba będzie ostre tam uderzyć D5 za chwilę. Bo jak się skoczek przerzuci na D7, no właśnie, poszło. Zobaczcie, zgadłem. Zagram tak. No taki ruch to chyba nie, bo taki ruch to ja sobie wzbiję to po prostu i będę bez jakości sobie latał. Z inicjatywą. Po takim ruchu na pewno zagra tak. I po takim ruchu mogę zagrać tak, wprawdzie gońca zamykam, ale on może C5 uskutecznić. Nie, nie może, bo tam wybije, potem na C4 wisi na końcu. Tak, i potem skoczkiem się władować. Dobra, jedziemy, moi drodzy, A5. Nawet się nie zastanawiam długo. Jedziemy A5, zamykamy tutaj kolegę. Chodzi o to, że właśnie skoczek nie ma pola D5. Tu jak zagra, to na 100% zbije. Na 99, chwila. To znaczy tak, bo po tym ruchu ja mogę również hetman C2 z opcją tutaj. No dobra, wybił. Tutaj nie ma, znaczy zagrał tutaj, to i tak nieistotne. Tak, tu zamknę gońca. Szkoda, bo ten goniec już nie będzie aktywny, ale zagram tak, otworzą mi się kolejne perspektywy. E5, tu nie może, bo zbije, zbije. I tu. I gra gitara. Tutaj go trochę przymkniemy. Roszada może być nieco taka, wiecie, może ryzykowna, ale tak. Powiedzmy roszada i skoczek. Tu. Tam. Za dużo jak się wymieni, to też będzie troszkę kiepsko to wyglądało. Ciężki orzech do zgryzienia. Ale tak, roszada i może H5 w ogóle. No chcę się tymi pionami iść do przodu. Bardzo się chce iść do przodu, tylko kwestia, jak tutaj ugryźć kolegę jeszcze mocniej. No jakiś E5 może być, C5. W zasadzie po takim C5, jak zagram D5, to byłoby super dla białych, więc może warto wyprowadzić ostatnią figurę do gry wieży, tylko czy ta wieża spełni jakąś swoją rolę. Powiedzmy zagram, jak zagram wieżą, on zrobi roszadę, to D5 jest możliwe, bicie, bicie, tu będzie goniec podwisał, więc teoretycznie jest możliwe. Tutaj, tutaj, ale skoczek będzie miał dobre opcje. Chwila, to trzeba konkretnie liczyć. Wieża E1, roszada, dajmy na to, D5. No jak tu, to tu. Ale zapychanka będzie straszna. E5. No nie chciałbym skoczka puścić.
To są te dylematy. A może tak w ogóle gońcem zagrać? Ale tak, roszada i potem gońcem tutaj. I olać sobie tego gońca na tej diagonali. Wprawdzie on tam zagra tak i hetmanem na C6 będzie próbował grać. Ciekawe ciekawostki. E5. E5 to była moja pierwsza myśl. Roszada, skoczek E4, C5. Kto powiedział, że ja muszę teraz reagować? Właśnie. Kurczę, no ale poczekajcie, jeszcze inna koncepcja mi się urodziła. Mianowicie hetman D1, żeby na G4 się próbować wbijać. Albo najpierw wieżą zagrać. Jak zrobi roszadę. Chociaż z drugiej strony tak może zagrać i wtedy nie będę miał E5, bo będzie mi skoczkiem. Ale zawsze istnieje taka opcja później. Męczenia przeciwnika. Dobra, wieża E1. Gramy wieża A1, wyczekamy trochę. Wyczekamy. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, co zagra. Troszkę się tutaj namyśliłem w tym posunięciu. Troszkę nawet długo, 3 minuty ponad. Zbyt długo. Zbyt długo. Mi się już tam o jakichś kopytkach marzy. W sensie poświęceniach. Czy C5 jest możliwe? C5 chyba nie, bo tu od razu uderzam. Więc teraz jest kwestia, żeby przeciwnikowi nie dać pograć. E5 pewnie jest rozpatrywane, ale to ja odbiję zwyczajnie. Albo nawet gońcem odbiję, żeby tego skoczka wymienić. No dobra, zrobił roszadę. I teraz Krzysztof, hetman D1 chyba chciałeś grać, żeby tam próbować coś. Coś tam, coś. On też czeka na mnie. On też na mnie tutaj czeka. Tak, F4 w ogóle. Nie no, chyba nie. Hetman na jeden. Zmieniamy trochę koncepcję. Niech się boi. Tutaj hetmana na skrzydle. Idziemy na hetmana. W ogóle zaraz jakieś poświęcenie tutaj będzie, może i E5, i hetman G4, skoczek E4. To też takie talowskie zagrania musiałyby tutaj zaistnieć, co nie jest proste. Zobaczcie, rozegraliśmy praktycznie jedną partię i tej troszeczkę połowę, dajmy na to, i godzina ponad, nie? Godzinka. To tak można w szachy grać. No na pewno jak skoczek zagra na F6, to mam taki ruch G4 i tak. To będzie już ten atak troszeczkę bardziej dojrzały. Teraz jest kwestia tego, czy on zagra C5 za chwilę. Jak zagra C5, to zawsze go tutaj zamknę, przytrzymam. I to jest też mój cel, żeby wyczekać trochę z tym centrum. Nie forsować tak szybko. Zagrał C5? No powiem wam, zaskoczył mnie. Tu i tu chce zagrać chyba. Naprawdę zagrał C5? Ja w to nie wierzę. Tu? Tu? Tu. Ja muszę grać D5. Ja nawet nie mogę liczyć tego. Nie muszę tego liczyć. Znaczy, to jest obowiązkowy ruch raczej. Ha, bicie, bicie. Goniec, ale to skoczek E4 i tu wygląda dobrze. Hetman E1 teraz stoi dobrze. W tym układzie. Jednak nie wytrzymał Dawid i ruszył. Skoczek, może wtedy D6 nawet istnieje. Zbił. No, zbicie. Zbić trzeba. Ok. Nieco się wyprostowało w centrum. Troszeczkę się wyjaśniło. Zawsze taki ruch jeszcze istnieje. Dużo posunięć tutaj jest. Teraz jest kwestia, jak te figurki dobrze ustawić. Taki ruch B4 trzeba brać zawsze pod uwagę. Tu zawsze widzimy, że skoczek ma opcję, więc teraz
nie musimy w ten sposób myśleć tutaj o tym skrzydle, ale trzeba mieć z tyłu głowy. To jest skoczek F6. Taki ruch. Skoczek F6. Skoczek F6 rozpatruje. Bo tu... A nie, moment. Co ja w ogóle mówię? Przecież goniec wisi na E7. Więc nie może skoczek F6. Raczej wieża E8. A nie, wieża E8 nie może, bo D6 odchodzi goniec, bije wieżę i na końcu goniec wisi na B7. Nie może. No to trochę taktyki obronnej tutaj musi zapobiegawczej, że tak powiem, Dawid przemyśleć. No zobaczymy, zobaczymy. Wisi na razie goniec. Dobrze, że ten goniec nie ma opcji na G5. To H4 się teraz przydało. Na D6 też nie może. Na D8. Tutaj? To ja chyba wygrywam. Materiał. Aha, nie wygrywam materiału. Chwilunia. Nie wygrywam. Cofam. Bo jak zagram tu, to on mi zbija. I ja tam odbiję. Będą różnobarwne. Ale wiecie co? Mam świetny pomysł. Goniec. Tu związanie jest paskudne. Jak goniec zbije, jakiś skoczek tutaj wchodzi. Ale taktyki tu się dzieje. Słuchajcie, dajcie mi pół godziny. Chcę sobie tu poanalizować. Ale się dzieje. Według mnie tu już intuicyjnie jest w topa czarnych. Według mnie w topa czarnych intuicyjnie. Ale mogę się oczywiście zawsze mylić. Jeszcze mam taki w ogóle ruch. Dużo dobrych posunięć. Tutaj, tutaj będziemy rozpatrywać. Tutaj, jeśli goniec, to tam na D7 zdobywam materiał. Tutaj i ten hetman musi gdzieś zejść. Jak ja zaprogresuję wtedy? Nie wiem, bo to są już wszystko odpowiedzialne ruchy. Chodzi mi o to, że jak zagram tu, tu, to mogę strzelić tam. I tam jakiś hetman G4 jeszcze jest. Dużo ciekawych opcji się niestety pojawia. Czy stety, stety, niestety. Hetman G4. Tutaj to na pewno mi zbije. Tam rąbnąć od razu? Nie no, chyba nie. Goniec H3 wydaje się bardzo sensowne. Goniec zbije na D5. I skoczek, skoczek może na E4 nawet. Na tych związaniach można dobrze bazować. Goniec H3. Wydaje się to dobrą opcją. Ależ tutaj jest możliwości. D6. Goniec H3, chwilunia. Goniec H3, goniec H3. Taki ruch tutaj rozpatruję. Czasu coraz mniej. Jak się atakuje, to czasu jest coraz mniej. Goniec H3, goniec D4, skoczek E4. A, hetman B7 jeszcze istnieje. Taki ruch tutaj, tutaj i hetman B7. Ale zaraz, tu, tu, no to konkretnie do na C4 trzeba uderzyć. Hetman B7, skoczek E3. Wygląda to dobrze. Ten pionek też jest kuszący, bo to taki pionek zaawansowany może trochę szkód narobić. Poczekajcie, a jak zbije? Nie, tutaj to tu też nic nie daje chyba. Dobra, gramy goniec H3. Gramy goniec H3. Czas nam trochę tutaj umyka. No na pewno jest rozpatrywane coś takiego. Zdecydowanie. Tutaj te gońce świetnie przecinają, nie? I to jest, no, znowu to jest pytanie, czy uda się to wykorzystać.
zawsze istnieje jakiś taki ruch ciekawy. Na przykład tutaj bicie, tutaj i tu, tylko tam kwestia policzenia figur, jak to wyjdzie na końcu. Goniec d5, skoczek e4, nie, skoczek c4 sobie liczę. No bo nie widzę nic innego sensownego dla czarnych, jak zagranie tutaj gońcem, teoretycznie. Tu zbiję. Jak odbije, to hetman stoi świetnie tutaj białymi. Nawet po skoczku f3. No tak, tak, zdobywam materiał. Jeszcze jakiś goniec tutaj na f8 istnieje taka opcja. No istnieje, ale goniec f8 to ja w ogóle chyba skoczkiem jeszcze się scentralizuję i może być trudniej czarnymi chyba to grać w tym momencie. Tutaj powiązać troszeczkę, troszeczkę. Okej, czas się już troszkę wyrównuje. Łyk wody, moi drodzy. No, rozpatruję tylko taki ruch. Nie widzę innych lepszych opcji dla czarnych, ale czy to jest też dobra opcja dla mnie? Jeszcze raz, tutaj. Bo jeżeli zbiję goniec, to ja biję sobie tutaj. I zdobywam sobie kulturalnie jakość. Wprawdzie goniec białopolowy będzie też potworem, ale no w tej pozycji zdobycie jakości to też ma sens. Bo na przykład goniec, skoczek, a nawet taki ruch nie przeszkadza, bo mamy strzał i potem skoczek b6. No sam jestem ciekawy, co Dawid zagra, bo na pewno pozycja nie jest przyjemna. No dobra, ruszył gońcem na d5. Zatem chyba skoczek c4 teraz gramy. No gramy skoczek c4, moi drodzy, nie ma wyjścia. Trzeba grać. Tutaj, co ja tu jeszcze rozpatrywałem? Tutaj, tutaj, to tam. Skoczek f6, no nie, dobra, skoczek c4. Chyba nie podstawiam niczego, chwilunia. Bicie, jeszcze widzę coś takiego, że on może faktycznie zbić tutaj gońcem. Goniec, hetman sobie odejdzie. Zbicie, zbicie, na związaniach będziemy bazować. Skoczek c4, nie? Czy skoczek c4, jeszcze goniec na e6, a to wieżą rąbniemy wtedy i będzie po zabawie. Dobra, bijemy tutaj. Bijemy na c4. Jeszcze goniec c6 w sumie nie myślałem o tym, ale to po tym posunięciu skoczek b6 jest, no właśnie, ze zdobyciem materiału kolejnego. Słuchajcie, możecie sobie pisać tutaj o planach. Posunięć proszę nie wstawiać. Bardzo proszę. I tak ja się tym absolutnie nie sugeruję niczym. Nawet nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać tutaj. Co dziesiąte zdanie zerkam okiem. Także luzik, luzik, bluzik. Tylko proszę o niepisanie wariantów. No wydaje się chyba dobrze tutaj. Słuchajcie, wszystkie figury grają. Wszystkie figury grają. Ewentualnie tak, no ja wtedy będę musiał zbić. Co ja potem jeszcze miałem w zanadrzu? Zawsze mogę hetmanem wrócić na G2.
Ewentualnie jak zbije, skoczek mi zbije tu, skoczek B7, goniec B7, sorry. Zbije mi tutaj, ja zbiję wieżę. No dobra, tak poszło, więc ja muszę zbić. No zaraz się okaże, zresztą ja i tak muszę taki ruch wykonać tak czy siak. No skoczek F6, on się będzie tutaj rozwiązywał zdecydowanie z tego wszystkiego. Okej, okay. No ten ruch widziałem. Przepraszam. Oczywiście to widziałem. Wszystko. Mogę też zagrać tak. Nadal z dobrą pozycją. Skoczek nie może tutaj, bo jest F3. Ewentualnie to jest lepsze chyba, bo po tym ruchu F3 i tutaj H5 goniec ma ucieczkę. Sorry. Teraz tak. Jak zbiję tutaj na C8. Zbiję na C8. On mi zbije. Zagram tak. On mi zbije. Ja zbiję, on mi da szacha gdzieś, albo tu zagra. No właśnie, więc chyba odejdę hetmanem, żeby jeszcze mu tutaj spróbować naprzykrzyć krwi. Napsuć krwi, że tak powiem. Tutaj nie mogę zbić, bo po prostu tracę gońca. Hetman H1 nie wygląda to dobrze, ale może to jest ok, posunięcie. Dobra, gramy hetman H1. Gramy hetman H1, nie decyduje się na bicie. Może tam bicie przechodziło, ciężko mi było doliczyć. Kwestia też czasu tutaj, jaki nam został. Jeżeli hetman na D8, to ja mam wieża D1 i ten hetman chyba nie ma dobrych odejść, zobaczcie. Tutaj te pola są kontrolowane przez gońce. Wieża broni pionka. Pionek tutaj kontroluje. Hetman D8 to tutaj. Tu wszystko będzie zajęte. Zasłonić się nie może. No i hetman jest w pułapce, tak. A jeżeli jest taki ruch, to zagramy sobie F3. Jeżeli tu, to tu. Jeżeli bicie, no to goniec ma swobodę gry, tak? Gdzieś tam F1 albo G2. Chyba jest wygrana. Chyba wygrywam materią. Jak dobrze liczę. No zagrał, zagrał. Więc F3. Czy tu będą jakieś niespodzianki? Typu goniec F6 to tutaj. Nie, no chyba nie ma niespodzianek. Albo ja czegoś nie dostrzegam. Albo ja czegoś nie dostrzegam w tym momencie. Wiecie co, jeszcze widzę coś takiego. Bicie tutaj, 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 tutaj i tam. Z figurą więcej. Ewentualnie mogę najpierw uderzyć tutaj. Tak, i to będzie chyba lepsze. Dwa gońce tutaj powinny być silniejsze. No właśnie, no dobra, tu jest dużo dobrych opcji. Tu jest dużo dobrych opcji. Oj, co wybrać? F3, tutaj. Tu będzie wisiało. Tak. Nie no, chyba wieża E7 trzeba zagrać. Tu wszystko idzie forsownie. Hetman gdzieś tam wróci. Wieża E7, wieża E7. Bicie, on hetman odejdzie generalnie. I goniec, tak, wieża E7. Chyba dobrze policzyłem, mam nadzieję. Wieża E7. Bijemy na G4. No i dwa gońce za wieżę tutaj będą chyba dobrą opcją. Jeszcze tego hetmana muszę troszkę przestawić na lepszą pozycję. Tutaj bezpieczna jedynka. No tak, tak, to technicznie powinna być wygrana pozycja. Jeszcze jak pójdzie hetman, aha, tu hetman chce mi wymienić hetmany. Hetman chce mi wymienić hetmany, no tak to dobrze brzmi. Tu chyba hetmanem sobie zagramy. Jak wymieni, to król G2, tam wieża wisi, tu pionka zdejmuje. Czyli taktyczka się udała. Oczywiście to trzeba jeszcze dograć, tak? To nie jest takie proste. Te wieże tutaj też mogą trochę napsuć krwi, ale ważne jest bezpieczeństwo króla. Zbijamy. Goniec na szczęście broni. W pionach jest porówno. No dobra, wymiana jest obowiązkowa. Król G2. Tutaj na D1 nie można.
Jakaś kontra może na F7. Zobaczymy. Tak, trzeba się pilnować tutaj do końca. To nie jest tak, że to już świętujemy zwycięstwo, bo jeszcze nie. Ale wygląda na to, że tu nawet takie nie muszą być wykonywane ruchy mega dokładne, tak? Zaraz, no chyba teraz mogę pionka zbić. Chyba muszę. Nie widzę innej opcji. Chyba tak. Zbieramy pionki. Szach to goniec F3. No idzie tutaj na mnie, ok, idzie na mnie. No wybicie. Goniec E3, zawsze mam tutaj, dobra, goniec E3. No już nawet koncepcję gry można zmienić tam hetmanem, zagrać nawet na H6 w tym momencie. Oglądałem Gambit Królowej oczywiście. No wieża tutaj, no to chyba hetman C4 będzie najbezpieczniej. Bo tutaj zaraz będzie groził taki ruch i F5 nie można zagrać. Okej, okay. No chyba tak. Chyba tak najprościej. Pozbijać pionki, tu grozi bicie. No tak, tu już jest, tu już musi być poza. Znaczy tu jest po zawodach, tylko może tutaj internet jak się rozłączy, to uratuje Dawida w tym momencie. Okej, okay, no to myślę, że najprościej to wymienić hetmany. Dobra, poszło bicie. Oczywiście tego piona jeszcze może wziąć, ale to już ten zostaje. No dobra, dzięki Dawidzie. Mamy 1-1. Białe póki co wygrywają. Teraz ja poproszę o 5 minut. Dajcie znać Dawidowi, że 5 minut potrzebuje również teraz na uzupełnienie wody i siusiu. Za chwilę do Was wracam. Dzięki. Dobra, zatankowane. No z takich partii to jestem zadowolony. Nie ma co ukrywać. Jakby co, jestem gotowy. Dawid tutaj nie odczytuje wiadomości na Facebooku.
No jakby co to wiecie, to umyte, umyte. Także możemy w sumie zaczynać. Jakby co? Możecie Dawidowi dać znać. Jeżeli chce odpocząć jeszcze chwilę, to poczekamy. A sobie zerknę szybko na silnik, czy ja ten debiut zagrałem wariacko. No pewnie tak. No goniec G5 pewnie nie jest najlepszym ruchem, tak mi się coś zdaje. Ale to był specjalny zabieg. No tak, DC, okej. Lecimy dalej. No to moi drodzy, znowu mamy. Znowu D4. Znowu D4. No to co grać? To samo? No nie wiem w sumie. Wiecie co? No zagramy skoczek F6. Zagramy. Kid razy 2, okej. Chyba, że Dawid zmieni jakiś wariant. Niemcowicza nie będę grał. No, bądźmy monotematyczni, no grajmy chyba to samo. Ewentualnie jakiś inny wariant będzie. No, na razie te ruchy są oczywiście troszeczkę szybsze. Znowu roszada i D6 i za chwilę. No zobaczcie, jak szybko idzie, nie? Już żeśmy tutaj grali podobnie. No i ten skoczek A6. Może inaczej też można klasycznie pograć, ale no skoczek A6. Znowu zagramy sobie skoczek A6. Tam partia wyszła mi dobrze, więc chciałbym powtórzyć. No i teraz kwestia, czy C6 znowu grać, czy... Chwila, C6, bicie, bicie. To mnie zawsze interesowało. C6, bicie, bicie. Skoczek. Skoczek, no właśnie. Nie, no to jest dobrze, nie można zbić na E5. No co ja w ogóle liczę, bo już tu goniec zawsze patrzy. I tam po wymianie hetmanów zresztą skoczek E4 z wyrównaniem totalnym. Okej, przepchał, czyli powtarzamy wariant. Zwykle w meczach tak jest, słuchajcie. I teraz może nie grać goniec D7, chociaż z drugiej strony wyprowadzenie figury jest ważne. Czy on znowu zagra F4? Goniec D7. Powtarzamy, powtarzamy, moi drodzy, powtarzamy wariant. Dziwne, że w ogóle się dziwię trochę Dawidowi, że powtórzył wariant. Ja bym królewską indyjską zagrał inaczej. Ale może mu to odpowiada. Pewnie może wzmocnić, może ruchem skoczek na D3, zagranie F4. O, zagrał inaczej. No to już mamy, słuchajcie, inną troszkę gierkę. Teraz tak, skoczek E8, F5. No tutaj za dużego wyboru nie ma. Należy tak grać, żeby dążyć do F5, a jak zagra F4, to wybijemy, a tu się broni na D6. To już nie ma innej opcji jak F5 w tym momencie. No B4 nie wchodzi. Oczywiście on może zagrać wieża B1 i B4, to wtedy sobie zagramy B6. A my gramy swoje. Jakiś G4 może istnieje, ale takich ruchów bym się nie obawiał tutaj czarnymi, bo zawsze otwiera króla, ale taki ruch też istnieje prawdopodobnie. Może F5 za chwilę zwyczajnie, potem F3, F4 i tak cisnąć. No właśnie, to tak wtedy na wariata trzeba lecieć. No dobra, zobaczymy, co w ogóle zagra teraz biały. Pomyślimy. Fajnie, że nas tak tyle ogląda ludzi. Cieszę się niezmiernie. Z tego powodu. Skoczek na D3. No tak, skoczek na D3 pomoże przeciwnikowi tutaj zagrać F4. F5, F4 to będzie na pewno tak zagrane. Dlatego mogę zagrać hetman E7 najpierw. Nieco to przytrzymać. Tak. Tak. Spoko, można grać. Tak, bardziej mnie interesuje. Może nie śpieszmy się z tym ruchem. Może zagramy sobie hetmanem, a potem będzie tak. No, Dawid wzmocnił tutaj wariant troszeczkę. Ewidentnie chce zagrać F4. No, hetman E7. Hetman E7 trzeba zagrać, tu przytrzymać na E5. Jeżeli będzie F4, to wybije.
jakie debiuty w najbliższym czasie mam przedstawiać. Wiesz co, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Wszystkie po kolei, takie bardziej znane, na pewno będą powierzchownie omawiane na pewno. Nie, no E4 nie będę grał raczej, bo to nie są moje w ogóle klimaty, tam wariantów nie znam, mogę dostać szybko w czajnik, więc słabo. No i cóż, białe chyba też, bo w zasadzie białe stoją bardzo solidnie. Te skoczki stoją bardzo dobrze. I na pewno się szykuje tutaj biały do zagrania F4. Gambit budapesztański, no pewnie działa, ale ja go dobrze nie znam. No tutaj muszę zagrać B6, to nie ulega wątpliwościom. Tak, muszę tak, no nie mam wyjścia, muszę przytrzymać ten ruch C5. Muszę to przytrzymać. Tam skoczek oczywiście na C7 również może za chwilę skakać. Ale po tym ruchu na 100% tu zagra. Ale wtedy będę mógł zbić. A no właśnie, F5 już grozi, bo hetman ma jakiś prześwit tutaj na tej linii. No właśnie, F5 już jest możliwe. Czy jest szansa u mnie zdobycia arcymistrza? Szansa jest, ale nie zamierzam. Nie jest to moim priorytetem w życiu szachowym. No dobra. Debiut nam trochę przyspieszył, nie? Myślę, że wybicie trzeba zrobić. Wybicie. A zobaczcie, bo teraz po tym biciu, jak ja mogę wybić tym i skoczka wstawić sobie na D6, bardzo ciekawe to jest w sumie. Jest taka opcja i bardzo ciekawa dla czarnych. Bardzo ciekawa. To jest fajny myk. Niby tutaj ten wolny pionek, ale właśnie po biciu, pionek jak zagra tu, no to jest chyba strata pionka zwykła, nie? Tak, to jest zwykła strata pionka, więc tutaj białe raczej tak nie zagrają. Ale po tym biciu muszę rozpatrzeć bardzo mocno DC. Znaczy nawet nie muszę, chyba tak zagram. No na mistrza międzynarodowego to tak, to jest moje marzenie szachowe, więc no nie ukrywam tego, więc będę jeszcze o to walczył jak najbardziej. Mentalnie na to się czuję, więc że jest to do zrobienia, także spoko. Mam nadzieję, że się jeszcze uda. Znaczy to trzeba wypracować, to nie jest tak, że się uda. Okej, okay, hetman B3. Taki ruch hetman B3, co to jest w ogóle? Co teraz tak. Tutaj. No i o co chodzi? Ja nie rozumiem. Hetman B3 posunięcie w ogóle nie rozumiem. Nie jest chyba to najlepsze posunięcie ze strony białych. No nic, ale to sobie tak gdybać można. F5, F4. Dobra, F5, no nie, w ogóle nie patrzmy na to. Jak F4 to jest bicie. F3 zagrał, okej. No to tutaj tu i naparzamy na skrzydle, nie? Kwestia, czy on nas tutaj nie ogra na skrzydle, bo taki będzie ruch grany, zapewne. No taki ruch będzie grany, na pewno. A wtedy tutaj i tutaj uderzymy. Pytanie, czy nie zagrać sobie skoczkiem na F6. I tutaj wzmocnić atak. Czy lecieć tu pionami? To może być troszkę wolne, ale z drugiej strony. A, zróbmy to dla czatu. Zagrajmy sobie F4. Zrobię to dla was. Nie wiem, czy to jest najlepszy ruch, ale zrobię to dla was. Idę G5. I teraz zagramy sobie tutaj. Taki może być plan ataku na przeciwnika. No tak, taki ruch widziałem. Tu muszę chyba wybić. Skoczek wybije i tam. I tam sobie zagramy. Z drugiej też strony może w ogóle nie reagować i dać mu tutaj opcję. On wybije, ja wybiję. Widzicie, bo jak zacznę grać na tym skrzydle, to on może tutaj dostać inicjatywę. Tak. No jak zbiję tym, to w ogóle będę chyba stał świetnie, jeżeli on nie będzie miał tego gońca. No
Bije to, no przecież to bije. Na C5 się wtryniam skoczkiem. Skoczek C5. Jasne, że on ma skoczka na C6, ja nie będę mógł w ogóle tego zbić ani reagować. To też może być minus. I z tym atakiem właśnie chyba tak trzeba grać. Brakuje mi tu skoczka. Pozwoliłem mu tu wejść, może niepotrzebnie. Ale właśnie w królewsko indyjskiej jest strasznie dużo możliwości dobrej gry. Znaczy ciekawej gry, może tak powiem. No zbić nie może zbić na pewno. Jak zbije, to się zdziwię. Bardzo się zdziwię. Na pewno odejdzie hetman. I potem kwestia, czy tu jakoś mocniej nie ruszyć. Czy tam jest, będzie jakaś droga. No właśnie. Tu na pewno zaraz zagra. Może w ogóle wieża C8. Odbić, odbić. Nie, no to będzie źle. Tak. Tutaj A5 będzie zaraz szedł mocno. No właśnie, dałem mu troszeczkę gry na tym skrzydle. Tak może iść. Tak później po skoczku tutaj. No będzie ostro. Będzie ostro na pewno. Nie ulega to wątpliwościom. Moi drodzy. Co tutaj grać? Wieża F6 jeszcze mi się podoba. Dużo ruchów, żeby tutaj tam ten atak przeprowadzić. Dużo posunięć jeszcze nas tu czeka. Ale może wieża C8, jak odejdzie. Dobra, wieża C8, jak zagra skoczkiem. Aha! Ja mogę zbić. On zbije. Stracę tego fajnego gońca, niestety. Zagra tu, ja zbiję, on zbije i hetman F7 z opcją wybicia tego piona po prostu. No tak, tak zagramy. Tak zagramy. Myślę, że to jest opcja dobra. Znaczy, już jest za późno, tak? Już tak poszło. Chociaż zaczyna mi się powoli trochę mi ta pozycja nie podobać. Bo zagra tu, to mi jeszcze tu pionka atakuje. To mnie nieco martwi. Z drugiej strony, jak zagra tu, może ja wieżę kopnę. Tu i tu. Skoczek wprawdzie wejdzie. Właśnie. Ale skoczka przerzucę wtedy tam. Dużo jest tu zależności, bardzo dużo zależności dobrej gry. Skoczek C6, no to myślę, że hetmanem na F7. No nie wiem. Bardziej bym był skłonny do poświęcenia jakości. Mimo wszystko. A no właśnie. No i chyba tak zrobimy. Chyba poświęcimy jakość, słuchajcie. Chociaż skoczek D5. Nie chciałbym być tutaj ściśnięty, więc tu jakość, ale zaraz gońcem i pionkiem. No hetman F7 mam. Skoczek. Skoczek to tu. To wezmę pionka i będę no tak męczył. Męczył będę tutaj chyba. Tutaj. Hetman może zagrać. Ale to ja wtedy tu. Dobra, nie poświęcajmy tej jakości. Zagrajmy sobie bicie gońcem. Ja wiem, że oddaję silnego gońca. Bardzo silnego gońca oddaję. Z tym atakiem na króla będę musiał chyba się wstrzymać. No ale spróbuję po prostu kopnąć pionka. Pilnując tutaj punktu. Będę chciał kopnąć pionka, zagrać skoczkiem, wieżą, po prostu zmienić trochę grę. No, wolałbym mieć jednak tutaj białopolowego gońca niż czarnopolowego. Z drugiej strony skoczek przez E6 ma też opcję na D4 ciekawą. Zawsze jak się poruszy hetman, to też istnieje taka opcja. Tak.
żeby przytrzymać. Jak wymieni tego gońca za skoczka, to dla mnie dobrze. Tutaj też chyba ta wymiana nie jest dla niego najlepsza. Dużo się dzieje. Witam cię, Jarosław. Dużo się dzieje, naprawdę dużo. Poświęcenie tej jakości może nie miałoby sensu, a tak przynajmniej mam jeszcze tę wieżę. Cześć, maksymalna moc. Nie bicie na C6, bo hetman D5 był i traciłem wieżę. Okej, idzie na mnie, czyli tutaj w ten sposób sobie pogrywa. Dobra. No, zbić chyba muszę. Chyba muszę zbić tego pionka, bo to jest jednak pionek. Będzie z głowy. No jest pionek więcej po mojej stronie, ale pozycja strategicznie jest nieco gorsza. Teraz kwestia, czy ty... No chyba pionem. Przytrzymać tu skoczka. Chociaż wieżą też było ciekawe, oczywiście. W sumie wieżą było bardzo ciekawe. Tu natrzymałem. Pionek tam, tam. Nie, no dobra, jest jak jest. Może też nie jest najgorzej. Dobra, idzie mi tutaj na piona. Ok. Teraz tak. Sprytnie, sprytnie, muszę przyznać. Mogę też tak zagrać. On będzie zmuszony do wybicia i tutaj, nie? Chodzi o to, jak tu, tu, to ja tutaj. Mam jakieś takie opcje. Czy król H8 w ogóle istnieje? Może tak i tak? Nie, zasłonię tutaj. Zasłonię sobie króla. Tak się zastanawiam. No właśnie, dlaczego nie mogę tu zagrać? Wieża A7, co? Już sobie właśnie odpowiedziałem, dlaczego nie mogę. Może tak po prostu uderzyć mocno. Albo tak. Co? Ten król H8 może nie być głupi. Król H8, wieża tutaj, nie będzie szacha, wieża odejdzie, tam piona mogę oczywiście jakiegoś oddać. Zagrajmy król H8, żeby nie było niespodzianek. To myślę, że jest dobry pomysł. Bo jak zagra wieżą, to odejdę hetmanem, spróbuję grać G4. Nawet wieża G8 spróbuję, bo dlaczego by nie? Tutaj gramy troszeczkę tak zachowawczo. Hetman D5 może też jest rozpatrywane. Tu wieża wisi wtedy tak. Skoczek. Nie, no dobra. Poszło tak, jak poszło. No gramy tak. Tu się trzyma, tu bronię cały czas. Twarda obrona Petrosjana. No i świta mi po głowie nawet taki ruch. Chociaż może niepotrzebny póki co. Zobaczymy. Skoczek na E6. Oj, bez deklarowanych. Spokojnie. Łamie wszystkie zasady Kida, ale nie zawsze też jak grasz królewską indyjską, to musisz atakować na skrzydle. Wiele jest takich partii, gdzie w centrum się dzieją rzeczy, ale tutaj mam piona więcej i trzymam tę pozycję, znaczy staram się trzymać. No rzecz jasna, teraz spróbuję w ogóle tą wieżą wrócić za chwilę. On też musi ruszać się figurami, słuchajcie. Skoczek dobrze stoi. W ogóle, jakby mi tutaj wymienił, to bym chyba utrzymał pozę. No muszę wrócić, nie mam wyjścia.
Tu się jeszcze broni. Oczywiście jakiś taki ruch istnieje. Najgorsze jest to, że jak zagram tu, on mi zbije, to ja nie mam wieża D8, bo on mi zbije. Wieża D1 prawdopodobnie będzie zagrane. Wieża D1 to może tak uderzymy. Zbił! A to ciekawa koncepcja. Tego w ogóle nie rozpatrywałem. Teraz pytanie, czy tym, czy tym. No ciekawe. Powiem szczerze, nie wiem czym zbić. Może tym? Nie wiem, co jest lepsze. Wieżą? Wieżą też chyba nie. Chociaż. Pionkiem zbije. Hetman się trochę otworzy. Bijemy tym. No takie ruchy trzeba uważać. Tutaj wieża C6, może tak. No tutaj mata nie ma. Oczywiście wieża musi się pilnować. No mogę też tak próbować, ale zaraz, a nie mogę zagrać wieża D8? Tak zwyczajnie. Tu się wszystko broni. Wieża D8. Aha, tu będzie mi chciał. No, pionka może wziąć, wieża D8 sobie gramy. Tego piona oddaję, ale przynajmniej wieża tam jakieś aktywności łapie, mam nadzieję. I teraz, jakby się udało skoczkiem zaraz zagrać i wieża na przykład D7. W ogóle G4 zaraz musimy przykurzyć. Coś trzeba przykurzyć ostrzej. Tu oczywiście trzeba pilnować mata. W moim przypadku często takie maty tutaj dostawałem. Ciekawy jestem, czy on w ogóle rozpatruje wieża D1. Nie rozpatruje, czyli rozpatruje bicie tutaj. Ok. No zgoda, to bicie jest rozpatrywane, ale zaraz mogę tak zagrać w ogóle i po tym wybiciu tak twardo bronić. Tylko, że wieża B1. No właśnie, wieża B1 na końcu będzie. Tutaj jakiś atak. Niełatwe to jest chyba, więc może sobie zostawić tę opcję. A może tu w ogóle? A jak zbiję tu, to tu. Tak chyba zrobimy. Wieża D2. No bo muszę aktywnie jakoś próbować grać. Nawet może hetman tutaj pójdzie. To się chyba względnie broni. Twierdzę ustawić hetman tu i tam coś szaleć z tą wieżą. Wieża 1, król F1, ale to tutaj bicie. Chyba, że zagra H3. Tędy wejdę? Nie wejdę. Za dużo ruchów. A mało figur do pomocy, ale. Właśnie kwestia, czy ten skoczek tam ma opcję jakoś. Wieża zbije, pewnie. No tak, wieża zbiła i gram to, co planowałem, hetman H5. Skoczek broni. Tutaj D6 jest bronione. W pionach jest porówno, ale już teraz pionki nie muszą mieć dużego znaczenia w tym wypadku, w tej pozycji. Skoczek C3 jeszcze jest takie posunięcie obronne, teoretycznie. Tak, zagram. Atakując skoczka. No właśnie, wieża B3 to nie są na pewno dobre ruchy. Potem tu może. Tu już jest jakaś opcja w miarę aktywna. Coś może tutaj się, mam nadzieję, zadziać dobrego. Trzeba próbować optymistycznie tutaj kminić. Czasami ten goniec też w obronie się może dobrze przydać.
Wieża F2 jeszcze jest taki ruch, ale to też podziała dobrze, bo o, goniec D1 jednak ruszył. Dobra. Goniec D1. I co? Lecimy skoczkiem. Coś to da. Co ja tu myślałem? Myślałem po prostu nad hetman H4. Potem skoczkiem, tak? Hetman H4. Hetman H4. Spróbujmy. Spróbujmy tutaj coś się tak przeciwnika nieco postraszyć. Puszczam w ogóle, zobaczcie, w moim obozie tutaj jest z tymi figurami. Dobrze, że chociaż skoczek nie może wskoczyć, bo zawsze wybijemy. W ostateczności bronię się tutaj przed matem, a tam jakąś konterkę może złapię. Ta wieża już jest jakaś, już w miarę aktywna. Hetman już gdzieś tam prześwit też na króla ma, no. Ewentualnie hetman może do tego piona się dobijać. Z opcją jakiejś obrony. Też jest taka możliwość, ale taki ruch może jest jakąś opcją już w tym momencie. A, i potem F3, ale goniec na końcu zbija, goniec tam coś postraszyć już można, tak. Już coś może się zadziać, mam nadzieję. Mam nadzieję, tak patrząc intuicyjnie, nie licząc na chłodno. No dobrze się pewnie czuję, pewność siebie ma znaczenie. No tak, ja wiem, że mam więcej czasu, ale to już tak dynamicznie tutaj to wygląda. Może nawet hetman E7 jest ciekawe. Zagrał wieżą jednak. Wieżą zagrał tutaj? Co to za ruch? Nie wiem, nie wiem. Może to jest dobre posunięcie. Może to jest dobre. Widzę coś takiego. Tak. Aha, bo on chce jeszcze tu może opcję. Tak, widzę coś takiego. Tak. Ale to nie musi spełniać swojej roli, bo nie musi bić, oczywiście. Tak. Tak. Dobrze, słuchajcie, G4 tutaj i F3. Bo jak on zbije gońcem, przecież ja mam tutaj strzał wieżą. Wygrywam wtedy? G4, bicie tu, goniec, wieża F3, on zbija wieżą, hetman tu i hetman E2. Chyba nie mam tu niespodzianek, jeśli chodzi o szacha. F3, tylko on nie musi bić, po tym ruchu te przepchanie też nic nie daje, bo mnie tu zapcha. Tu, ale teraz tak, ja zbiję, otworzę przynajmniej linię. Gramy. Gramy G4 i nie patrzymy, co się tutaj będzie działo dalej. Znaczy, on na pewno nie może zbić, bo jak zbije, to dostanie F3, będzie niebezpiecznie. Oczywiście tutaj pionek też wisi. Co on planuje? Czy on planuje tak, czy tak? Nie wiem. Wieża C6 w ogóle dziwny ruch według mnie. Ja tam hetman E7 bym dawno zagrał, żeby tego próbować i tam bronić nieco i nie pozwolić właśnie na ten ruch G4, no ale pozwolił przeciwnik, więc gramy. No tak, jak zbije tutaj, to właśnie bardzo ciężko będzie mu chyba tutaj już wtedy grać. Nie może zbić, bo jak zbije, to będzie ciężko. No to już jest stopa raczej. Więc ja nie mogę też przepchać, ale mogę spróbować zbić on gońcem. Też takie opcje istnieją. Wybicia gońca tutaj. Wieża szybka i król ma kłopoty? No powiem wam, że mega ciekawie się zrobiło. Jeszcze w ogóle jakieś poświęcenia tutaj istnieją. To jest też opcja jakaś. Hetman H3, król, hetman H2, król E1. No pf, w ogóle masakra tu się dzieje teraz. No dzieje się, no, masakrycznie się tutaj może zadziać teraz. Czyli ten kontratak tak zwany w obronie królewsko-indyjskiej. Poszedł jednak tutaj. Jednak tutaj poszedł, żeby mi spróbować skoczka wymienić. No tak. Rozumiem tę decyzję. Teraz będzie jakiś tutaj, ale zaraz tutaj może grozić ewentualnie. Znaczy, tutaj nic nie tracę. Ewentualnie tak. No właśnie, chwila, bo ten goniec tu mi dobrze stanie.
Już się tutaj nieco ucieszyłem z pozycji, ale jednak nie kończę przeciwnika. W ogóle coś takiego widzę. Tu i G3, ale zwierzę H1. Brakuje Białopolaka, bo już G3 bym dawno zagrał. Dobra, mam trochę więcej czasu, mogę pomyśleć. Chwilunia. Może w ogóle, to jest kwestia też dobrego policzenia, może w ogóle tak zagrać? On zbije, ja zbiję. Dużo taktyki, dużo tu się taktyki pojawia. A to mnie interesuje, takie konkretne. Tutaj to na pewno tym odbije. Chyba będzie stało ok. Tutaj, nic nie ma. Jestem zbyt wolny. Że wieżą tu? Nie wiem, muszę. Kurczę, no właśnie. Ciekawie pomyślał, ciekawie. W ogóle mogę jeszcze tak związać tego skoczka. To chyba strata ruchu. Co by tu zagrać? Co by tu zagrać? Co by tu zagrać? Wieża F2? Tu i G3? No te H3 bicie też nic nie ma. Ale już takie mi ruchy już tutaj przychodzą nawet do głowy. Ciekawe. Ciekawe. No, też chodzi mi po głowie taki ruch, ale czy to on ma sens ewentualnie tutaj? I czy... Ale ten już ruch może mieć sens, bo grozi skocz. A nie, nie grozi, bo hetman broni. Tak. Różnobarwne. W zasadzie to ja nie muszę też tutaj na siłę zaatakować przeciwnika. To też jest ciekawe. Ustawiłbym dobrą pozycję, bo może nawet, słuchajcie, taki ruch istnieje dobry. Może i to działa też. Może nawet tak zagrać. Tak. I wtedy tutaj, bo tam królowi będzie bardzo ciasno i będą musiały tutaj białe bardzo uważać. Nie wiem, czy to jest dobre, ale może to być ciekawe. Dobrze, jest jeszcze chwila czasu na pomyślenie. Wieża D8. G3 w ogóle takie ciekawe G3. Tam aż się chce to zagrać. Jak tutaj to on zbije końcem. I nic nie mam. Ten goniec tu będzie go dobrze bronił. Może tak w ogóle? Czy to ma sens? Nie, nie ma sensu. Czas się powoli kończy. Mam pomysł, chyba, chociaż nie. Tutaj. Ale G3 chce mi się zagrać. Wiem, że to głupio wygląda. Ale chyba tak mi się chce zagrać tutaj. Wieża D8 mi chodzi po głowie. Muszę uważać na króla. Tutaj. I wieża D8. I tam ciasno królowi będzie. I wieża D8, wieża na C6 to chyba nie. Dobra, tak zagramy. Gramy G3. Pewnie się zdziwił, ale tutaj ataku nie przeprowadzę, spróbuję zmienić koncepcję. I wieża D8. Z opcją wymiany. I tam po tych czarnych polach spróbuję jakiś sukces osiągnąć. O ile to będzie możliwe.
Może coś tam lepszego było. Na pewno to jest dobra partia już do analizy. Już to jest dobra partia do analizy. Fajnie, fajnie, że chociaż takie ciekawe tutaj momenty powstają. I teraz tak, jak wymieni mi tą aktywną wieżę, to właśnie ta wieża w niej będzie aktywna. Już sobie deklarację zrobię. No czarnopalowy goniec może nie jest szczęśliwy, ale zobaczcie, że że białopalowy również. Ha, tak zagrał. To tu wybije, hetman wybija i co? Skoczkiem polecę jakoś do góry? No, dlaczego nie? A może od razu tak? Nie no, wymieniam. W ogóle tak mogę zagrać chyba. Aha, on mi bierze tutaj pionka. Dobra. Ale moment. Tu. On mi tu bierze. Ja tutaj kopię. On bierze, załóżmy, F3. Też niekoniecznie tam coś musi być, nie? Ale już coś tam zaczyna się dziać. No dobra, moi drodzy, trzeba przyspieszyć trochę. Tutaj kopnięcie, hetman zbija, tu kopnięcie. Ciężko powiedzieć. Mogę też wrócić hetmanem generalnie. Obronić. Mogę wrócić. Chyba tak zrobię. Tak zrobimy. Bronimy na razie pionka. I zawsze mam odejście teraz skoczkiem. Tu z szachem na hetmana, chciałbym powiedzieć. 2.30. No partia nabiera tutaj już tempa. Tam partia nabiera już tempa w tym momencie. No dobra, wieża zagrała, to był ruch nieunikniony, ale teraz kwestia, czy ja nie mogę tak? Nie mogę tak, muszę tak zagrać. Skoczek F6 muszę, jakieś istnieją opcje bicia na E4, hetman C7 prawdopodobnie, to hetman zagra sobie na E6, tam spróbuję kopnąć. Dzięki, Paweł. Hetman C6. A, tego ruchu nie doceniłem. Ano właśnie. Ano właśnie. Panie szachusiu, może tak kopnąć, czy to coś da? Nie wiem. A tutaj tak po prostu wymienić? I spróbować tam się wbić. Tak, 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 tak. Tak trzeba grać. Tak trzeba grać. Wymienić wieżę. I chodzi o to, że hetman tam może poszaleć, gdy jest taka struktura i król jest ciasno ustawiony w roszadzie. Więc to będzie jakaś tam, myślę, że szansa. Tu zawsze skoczek może mnie zasłonić. Tylko trzeba uważać na tego wariata, który właśnie już teraz może tak zagrać. No właśnie, tutaj skoczek może już tu zagrać. Ale to wtedy ja król G8. On tutaj. Dokładnie, a ja wtedy tu. Król G8. Tak, zagram, to on mi tutaj da szacha. Dlatego król G8. On może zbić, to wtedy tak, goniec F8. Jak zagra skoczkiem, to ja wybiję. Hetman D8. Skoczek F5 wygląda, że dobrze wygląda tutaj ten skoczek, ale no muszę król, goniec F8. Dobrze te pola są zajęte, skoczek broni, to też ważne. Opsa, bez deklarowanych, bo tu będzie niespodzianka zaraz jakaś nieprzyjemna. O, słuchajcie, pocimy się obydwaj. Wygląda groźnie, wygląda groźnie.
bicie na D1, tutaj, 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 tutaj. Ciężko mi ocenić, kto ma lepszą. Naprawdę bardzo ciężko. Dobra, jednak tak zagrał. No muszę wybić wieżę i zagrać tu. Aha, hetman, hetman pójdzie na D6. Okej, okay, tam pójdę. Jakiś szach tutaj. No, wybić na pewno muszę. Chociaż poczekajcie. Nie no, wybić muszę. Muszę wybić z szachem, tu nie ma wyjścia. I teraz hetmanem, on hetman. Teoretycznie taki remis tu może nawet powstać, jak wymienię hetmany. Tu, 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 tu. No nie jest chyba za ciekawie. Tu generalnie, może jakiś remis w ogóle? Czy istnieje taka opcja? Tu. No gramy. No gramy hetman D8, muszę tak grać. Hetman D6 zapewne pójdzie. No bo skoczek. Nie no, hetman D6 raczej, bo skoczek to tutaj zagram. Hetman musi ruszyć. A ja może postraszę hetman. Hetmanem na A8. Pomyślę po hetman D6, czy nie zbić. Jak zbiję, to raczej remis jest blisko. Do szacha. Sprytnie, bo chodzi o to, że jak ja pójdę tu, to jestem królem trochę dalej, tutaj. No dobra, ale gramy. Gramy, gramy, gramy. Ojej, skoczek. Co ja pograłem? Rety. Tutaj, tutaj, tutaj. No mata nie mam. Mata chyba nie mam. No pograłem jak środka. Dlaczego ja tutaj zagrałem hetmanem? Hetman D7, hetman D7. Przecież tutaj grozi, w ogóle dałem się zrobić jak dzieciak. Hetman D7. No hetman D7 chyba, nie ma chyba mata. Nie widzę, nie wiem. Muszę, zresztą i tak muszę tak grać. Tu nie mam wyjścia. Aj, szkoda. Król F8 może lepsze było faktycznie. Ciężko stwierdzić. Skoczek, no to tutaj ten skoczek będzie musiał, jak tu, to odbijam hetmana, więc skoczek H6, uciekam, mata nie ma, wszystko się broni. Co za poza? Coś tam było niedociśnięte, nie? Ale przynajmniej ciekawa partia. No cześć, cześć, cześć Kamilu. A jak wymieni? Nie wiem w sumie co to za pozycja. Pewnie tu zbije. Wybił, dobra. Przykalkulował, że jednak... Tak, to w ogóle stracę figurę. No niech będzie tak. No i co? Muszę królem zagrać na G8, żebym czegoś nie podstawił. Król F8. Zrzutwu, goniec F8, żeby tu bronić. Co to za poza? No remis chyba to jest. Muszę tak. Chociaż jeszcze, słuchajcie, nie wiem, kto ma lepszą końcówkę. Tak teoretycznie, czy jest jakaś szansa? Jak król biały podejdzie blisko, to oczywiście nie ma szans. Tutaj, to co tu? Aha, i skoczek tutaj wleci. Dobra. Sprytnie, sprytnie chce tutaj mnie wyremisować przeciwnik. No tak, jakie mam wyjście? Król F7. No dobra. Nic tu chyba nie wymyślimy.
Remis jest blisko. Ciekawa partia, muszę przyznać. Czy królem S7 tutaj? Czy tam w ogóle jakiś przełom istnieje? Chyba nie. No dobra, niech będzie tak. No jak zbije, to remis chyba, co? Chyba jest remis, no bo jak zbije, to nawet tym... Tu będzie twierdza, nikt nie przejdzie. No okej, remisik. Tutaj nie ma chyba jak wygrywać. No dobra, 5 minut ochłoniemy sobie i zaraz zagramy sobie kolejną partię. No, ale analiza mnie bardzo tutaj interesuje. Jak ja to pograłem? Dobrze, chociaż remisik wyszedł. Okej, okej, Dawidzie, nie ma sprawy. Ale bardzo mi się te partie podobają. Tutaj w ogóle goniec D7 pokazuje maszyna? Spatruję coś tam. Okej. Zaraz zobaczę ten 33 ruch. W ogóle końcówka ciekawa, jak to komp oceniał. O właśnie, teraz jestem też ciekawy. Skoczek F6 pokazuje, żeby grać jednak tradycyjnie tutaj. No dobra, następnym razem. F4 za szybko, nie? Goniec F6, też tradycyjne zagranie, żeby spróbować zagrać na H4. Szachuś, szachuś, szachuś. Poucz się klasyki jeszcze. No i tutaj skoczek F6. No tak, a tutaj zbiłem i dałem szansę przeciwnikowi na grę, ewidentnie. Dobra, hetman wróci. W ogóle goniec C5 rozpatruje komputer? Mega ciekawe. Mega. No nic, ale tutaj w ogóle źle zagrałem. Ja wiedziałem, że ten wieża C8 nie jest najlepszy. Tak czułem. Tu ciężko mi znaleźć było jakieś dobre posunięcie. Wieża F7. Wiecie, co innego na przykład grać taką partię na 2 minuty plus 1 sekunda powiedzmy, albo na 3 minuty. Tak Smoku Dawid napisał, że 5 minut przerwy, więc spoko, spoko, spoko. No dobrze, ale to tam na głębszą analizę. Tutaj, tutaj i teraz goniec C6. A już mi się chciało zbić wieżą, wiecie, już korciło mnie zbić wieżą, ale to bez sensu. Jednak wyszło hetman F7. Tutaj wieża C6. No nawet jak jest pion więcej u czarnych, to białe mają lepiej i ja się zgadzam. Król H8, wieża A7. Hetman. Hetman D5. On mnie, a ja jego tutaj chciałem atakować. Zbił. DC. Którym pionkiem? BC. BC lepiej? Serio? No maszyna to liczy, że tu utrzyma wszystko pewnie. BC lepsze. DC też chyba nie najgorsze. Hetman B7, wieża D8. Już takie małe wyrównanie? Może tak. No i tutaj się fajnie zaczynało grać. Wieża D2. Wieża zbiła. A skoczkiem jeszcze mogłem ruszyć. Ale, kurczę, powiem wam, słabo. Słabo, bo skoczek wchodził do gry. Skoczek wchodził do gry i wieża wchodziła na przykład tu do gry i jeszcze G4 groziło. Ajajaj, szkoda, że tutaj tak sobie tylko to rozkminiłem. Tak, tak, hetman. Hetman, zły ruch. Skoczek F6 cały czas pokazuje. No to skoczek jest potrzebny do ataku. No oczywiście, więc skoczek F6. Ale to też kwestia policzenia, bo tutaj skoczek wchodzi, tu skoczek wchodzi. Trudne pozycje, bardzo ambitne bym powiedział. Niełatwe, no ale hetman. Mi się wydawało, że tu już jest tak całkiem, całkiem przyjemne. Zobaczcie, hetman E7 pokazuje maszyna. Tutaj co, o czym już mówiłem, ten ruch byłby dobry, bo tutaj jest kiepska sprawa, nie? No ale Dawid zagrał w ten sposób. I G4... Chwila, niech silnik policzy. G4. G4 dobrze rozpatruje. Już jest minus 0,60. Już jest minus 0,60. Zobaczcie. G4. Wieża C8. Goniec F6 patrzy. No tak. Już chyba wiem, o co chodzi. Tutaj bicie. Tak, jak goniec, to goniec wchodzi. Dużo kminienia. A jeżeli tak zagram, to mam opcję taką. Nawet jeżeli on zagra tak, to ten goniec F6 broni D8. Tak dziko trochę, ale broni. I wieża G8 i tam uderzam. No przecież.
Aj, jeszcze się muszę dużo nauczyć w ataku. No G3 zagrałem tak właśnie, no widzicie, remisówkę pokazuję. Może nie najlepsze posunięcie. Wieża D8. Wieża C5 nawet pokazuje bicie. Goniec. Wieża C8, hetman. Hetman E7, tutaj. Czy tu jeszcze w ogóle miałem opcję, żeby przegrać? Wygląda to tak, że... No tak, tu było groźnie. Król C8. Król G8, sorry. Skoczek F5. No wybicie, wybicie. No i tu remisik, nie? Jeszcze się groźnie przez chwilę zrobiło, ale remis też pokazuje hetman D7. No dobra. No i on miał szansę zagrać lepiej, ten hetman E7 przede wszystkim, i ja tutaj też miałem szansę zagrać lepiej w ataku. No jakbyśmy zagrali sobie jeszcze raz tą partię, to by pewnie wnioski wyciągnął. I o to myślę, że chodzi. Myślę, że o to chodzi. Ale meczek się robi emocjonujący, bo jest remis 1,5 do 1,5. No tak, indywidualista, tak, to prawda. Tam jest sporo tego liczenia. Gramy. Poszło zaproszenie? Nie widzę. Nie widzę zaproszenia jeszcze. A, jest, ok. Hop. Dobra, partia numer 4. No cóż, no gramy swoje, tak? Gramy D4. Skoczek F6, czyli Dawid zmienia teraz debiut. Prawdopodobnie. E6, no to gramy skoczek F3. Nasze domki. D5, no gambit hetmański. Ewentualnie C6 zagra tutaj przeciwnik. No i teraz, moi drodzy, jak zagram goniec G5, możemy grać bardzo ostry wariant Botwinnika. Jest to prawdopodobne. No, to zagrajmy to dla publiczności. Dosyć ryzykownie. Ale skoczek D7, no to E3, ok. Hetman A5. No to teraz tutaj gramy sobie skoczkiem na D2. Czy najpierw jest bicie? Nie, najpierw jest skoczek D2. Jak bijemy tu, to bijemy tam, no taka pozycyjka, myślę, normalna do gry. Pewnie czarne też są tutaj zadowolone, ale ja z takich pozycji bardzo, bardzo lubię grać takie pozycje. No i co tutaj? Zagramy sobie hetmanem, chyba na C2, o ile dobrze kalkuluję. Znaczy, tutaj chyba też jest bicie. Bicie i chyba hetman B3. Czy zostawić gońca i tutaj zagrać? E5 wchodzi tutaj Dawid. No dobra, zbijmy sobie na F6. No, trzeba masę teorii znać, bo może A3 jest dobre, może w ogóle wyprowadzenie gońca jest dobre, ale sobie zagramy hetman B3. Z Wojtkiem Morandą gram taką pozycję. Niech będzie hetman B3. Z opcją A3. Tam C5 jeszcze jakieś wchodzi. Czasami. No tutaj A3 trzeba zagrać. Poszło bicie. Zbić hetmanem, grać końcówkę. Jak to mówią, z juniorem do końcówki, nie? Zbiję hetmanem. Zyskam przynajmniej tempo, jeżeli nie wymieni. Wymienił. Też mu to odpowiada. No spoko. Okej, okay, mamy końcówkę. Ja wiem, że Dawid to nie jest junior, ja sobie żartuję przecież. Mamy końcówkę. Zastanawiam się nad posunięciem skoczek B3, żeby spróbować C5 zagrać, żeby grać po czarnych polach. Skoczek tu, wieża tu, potem F3 wypędzam.
Jak tu i tu, to tak. No bo bicie to nie raczej. F3, goniec E2, czy to ma jakieś znaczenie? A4 jeszcze wychodzi po głowie, ale to jest za wcześnie, bo ja tu nie mam figur w grze. Skoczek B3 tak rozpatruję. Zagramy skoczek B3. Może takie dziwne posunięcie na pierwszy rzut oka, ale może mieć sens, bo jak goniec zagra tutaj, to ja wtedy zagram tak. Chociaż skoczek D7 jest silny. Wtedy tu wymienię słaby pionek A4. No nie wiem, co z tego będzie. Nie, bo znajdę wszędzie. Może źle, bo skoczek D2 jednak broni tego C4. Może trzeba było to przytrzymać i zagrać goniec E2, zrobić roszadę prosto. A, za dużo kombinuję. Bez sensu. Przecież trzymałem tutaj to na C4. Chyba zagrałem bez sensu, ale dobra. Dobra, zawsze to trochę inaczej trzeba. To inna pozycja niż zwykle. Dawid jest w szoku po tym ruchu. I bardzo dobrze o to chodziło. O to chodziło. No jest w szoku, tak, jest w szoku. A tutaj taki ruch plany, to jest bez sensu posunięcie. Chociaż nie do końca, no, ma jakiś to sens może, mały. Psychologiczny chociażby. Fakt, no goniec powinien zagrać na E2. I tyle. Trzeba szokować przeciwników. Mam Dawida też na streamie, ale wyciszonego. Fajne miny robi. Okej. Zagrał gońcem, zagrał. No dobra, chyba dobrze zagrał w ogóle, bo jak tak zagram. No właśnie, no właśnie. I muszę wrócić chyba, co? Oddać tempo. Ajajaj. Ewentualnie mogę zbić tak naprawdę, ale on mi zbije tym. I ten skoczek B3 nie będzie miał żadnego sensu. Będzie słabość. No właśnie. Zagram tak, to on na przykład zagra tu. Nie, nie zagra. Najpierw wymieni, wieża wymieni, skoczek E4. Też może być to ciekawe w sumie. Już te piony rozwalę troszkę, to nie będzie chyba dobrze. No co, zagram tak, on mi wymieni gońce. Może tak i tak? Nie, no już nie przesadzajmy. No właśnie. No właśnie, skoczek B3 chyba. C5 przesadziłem trochę z tym ruchem, ale dobra, chwila. Tak, tak, tak. Wieżu nawet może wejść, ale raczej skoczek E4 wtedy. Tutaj. No i wybije. Tu. Tak zagra. Tu. Wezmę tego. Pionek będzie mocny, ja będę trochę osłabiony. Moje figury są za wolne wtedy. Otóż to. No bez sensu ten skoczek B3 był. Chyba. Może zagram tak, on wieża B8 i podstawi gońca. Też jest jakiś plan. Tu bicie, bicie wieżą. Skoczek E4. F3, skoczek bije na C3. Też jest jakiś plan. Tutaj, tutaj. Nie, to będzie wtopa. Tak nie mogę grać. Jeszcze raz. Tu. Wieżówka gorsza zdecydowanie. Aj, klasycznie.
Muszę chyba tak stracić tempo, ale bzdurka. Zresztą też mogę zbić tak przecież, mogę zbić tutaj tak, bo ja myślę o wygranej, nie o remisie, bo jak zbiję tutaj, to jest blisko remisu może. Bo on wtedy odbije tym, znaczy najpierw zbije na F1, ja tutaj, on zbije tym, ja zagram tak. On bierze C8, ja król i bierze tutaj pójdzie, nie? No dobra, muszę tak zrobić, nie mam wyjścia. Jak już się powiedziało A, no to wiecie, trzeba powiedzieć B. No wieżyczką, nie? No zbiję pionkiem na 100%, no i tu mam słabość. Dokładnie. W ogóle może go podpuścić, tak, 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 tutaj, nie, bo skoczek stanie dobrze. Brakuje skoczka na D2 teraz, zobaczcie, niestety. W zasadzie nie muszę chyba F3, może król E2, wieża. Muszę. Muszę F3. Zła pozycja jest białych. Pozycja białych jest zła. Skoczek B3 nie był najlepszym ruchem. Wieża C4 raczej nie jest dobre. On powinien raczej tak przestawiać skoczka. Wieża C6 jest już lepsze. Tutaj zagra tam. Nie, on będzie musiał tak zagrać. No wieża C1, muszę taki ruch wykonać, żeby tu próbować cisnąć króla na D3. Tak, tak, może. Tutaj tym pionkiem trzeba. Dobra, zdwoił wieżę, ok. Zagram tu, on zagra raczej tak. Chociaż najpierw król tu, tu, tu. O, tak mi trochę chyba tu remisem pachnie, tak mi się wydaje. Gramy tak, żeby tak spróbować. No jak zagra tutaj, to król D3, skoczek D2 mamy oczywiście. Też wieża A3 z obroną i wieża B1 jakąś aktywność może, ale to ciężko powiedzieć. Jest remisowo, ale z tendencją dla czarnych. A dobrze, bardzo fajne partie wyszły, moi drodzy, bo i tak, niezależnie już teraz od wyniku, wiem, gdzie tam błędy popełniam. To też jest istotne, żeby potem to zweryfikować. Tego więcej nie popełnić, tych błędów. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj Dawid pomyśli. Ja bym tutaj na jego miejscu tak grał. Tu wstawił skoczka. Wtedy ja będę musiał... Chociaż tutaj zawsze kontrol uderzę, więc zawsze zachowam pionka i tam on progresu nie zrobi, więc zagram tak. Jak on... Zaraz. On zagra tu, ja zagram tu. On zagra tu. No ja zbiję raczej, on musi zbić pionkiem, bo inaczej wejdę tam. Oczywiście szacha może dać, ja sobie zagram królem. No właśnie, poszedł tutaj, więc muszę zagrać tak. Tu. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, tutaj. Bicie, szach, tutaj, bicie, wieża C2. No dobra, jedziemy, to co mówiłem. Pozbędę się, mam nadzieję, słabego pionka, no, chociaż tu zostanie jedna słabość. Jakoś to chyba będzie. Smoku, wiesz co? Nie zagramy chyba piątej partii, bo tak się umówiliśmy na 4, bo jeszcze będziemy grać kolejnym tempem. 6 partii, ale to następnego dnia, także tutaj jeszcze powalczymy w tej partii na pewno. No tu tam skoczek B2, no w zasadzie czarne mają remis lekko, nie? No sucha pozycja, tak, tak, ja wiem. Aha, ja tu jeszcze widzę taką opcję, że
Przecież on ma skoczek i tu, i tu. Na B5. Zapomniałem o tym. No wybić muszę. Szybko zagrał. Co, remis potem? Ja bym na jego miejscu rozważył takie posunięcie wcześniej. Teraz to ja zdążę tutaj ustabilizować pozycję. Wieża C2 zaraz zagram i tak może... Zobaczcie, na początku jak graliśmy to bardzo wolno. Czwarta partia, jak już przyspieszyliśmy w debiucie. Ale mecze jeszcze będą. Mecze jeszcze będą. To dopiero jedna z trzech rozgrywek. Ale wiecie, to jeszcze nie jest remis w pozycji, spokojnie. Co on tutaj rozpatruje w ogóle? Tutaj pewnie rozpatruje. Zbicie tu? A to mnie bardzo zaskoczył. Poczekajcie, tak zagram. On wieża B2, wieża C2. Naprawdę? No muszę tak. Aż mi się... Nie, no, nie wiem, co tu jest. No skoczek C5. Wieża C2. Aha, chodzi o to, że jak on zagra tutaj, ja tutaj, on wybije i na E3 mi pada, a potem padnie mi na G2. Wprawdzie ja tego wezmę, będę miał piona mniej. No i chyba... To jest chyba dobra dla niego opcja. No, za bardzo tego nie przemyślałem, jak widać. Wieża B2, no zagram tak, wybiję, wybiję. Czy jakąś tam aktywność złapię tym skoczkiem i... No właśnie. Dawid ciśnie na wygraną, słusznie. Teraz widzimy minus tego posunięcia, F3. Za szybko pograłem. Tutaj, 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 tutaj. Wrócę, on mi weźmie tego. Ja wezmę tego. On zagra sobie szacha. Ja zagram tu, on sobie zagra tam. Będzie miał pionka więcej. No ale nie mam wyjścia. Tu grozi w ogóle mat, tak przy okazji. No wieża C2. A, zagrałem w ogóle. Kurczę, jeszcze miałem popatrzeć chwilę. No ale zagrałem. A to i tak chyba bym tak zagrał. Ten skoczek B3 zrobił mi niestety tutaj krzywdę. No tak, wziął, wziął. Skoczek E3. Król D3. Jest jakieś znaczenie? Chyba nie ma. No muszę wziąć pion na 7. No pionek mniej w końcówce. No muszę walczyć o ten remis. Och. No cóż, szkoda, że muszę walczyć tu remis. Przynajmniej ciekawe partie. No wiadomo, tutaj skoczek na jakieś G5 tradycyjnie może zagrać, ale zawsze się osłabi. Pewnie Dawid tutaj kombinuje, bo trzeba kombinować. No, szkoda, że nie mogę pionka wolnego wyrobić, to by była jakaś szansa.
Szach oczywiście na f4, król e3, skoczek na g6. Szach to król d2 może nawet, żeby pilnować piona, żeby skoczek miał gdzieś swobodę gry. Dzień dobry, show. Wiesz co, show, nie zmierzę się z tobą, gdyż długo już gramy. Prawie 3 godziny. No właśnie tu mnie atakuje. Tak zagrać. Ciężko powiedzieć. No tu zagram, tu zagram. Nie, zaraz. Niech będzie tak. Zawsze jakiś F5 może się uda w przyszłości. Właśnie kwestia tego, czy uda się tutaj coś zamieszać, stworzyć jakieś problemy realne przeciwnikowi, bo będzie to trudna sztuka. Okno jest otwarte i ptaszki śpiewają. No cóż mogę powiedzieć? No, nie popisałem się tutaj w tej końcówce. Skoczek B3 zagrałem trochę głupio. Mogłem skoczkiem na D2 wrócić i może tragedii by jeszcze nie było. Ale tu już jest po herbacie w tym momencie. Skoczek F3 tu atakuje. Skoczku F3, dobra, zagrał tak, ok. Jakiś tam coś będzie uskuteczniał. Nie wiem, co będzie w sumie grał. No jakoś trzeba grać, słuchajcie, no co, spróbujemy skoczek D7. Skoczek E5 spróbujemy. Próbujemy coś tu osłabić, najwyżej wrócimy i tyle. Mam wyjście. Raczej nie mam. Skoczek D7. No bo co innego. Tutaj z takim prymitywnym planem ataku na F7. Tu grozi, nie? Ha, tu grozi. Okej. Okay. Jeszcze tak mogę w zasadzie. Czekajcie, zagram tak. Tu chyba trzeba grać. Dobra. Nie, po tym ruchu to mi kopnie tutaj. Ach, ten Dawid spryciula, no. Spryciula z tego Dawida. Spryciula. Znowu bym podstawił mu tak łatwo jak kiedyś. Jak tak, to wrócę skoczkiem. No i bym taktycznie tam poległ. Na szczęście zauważyłem w ostatniej chwili. Nie widzę koncepcji aktywnej gry u siebie niestety. No w ogóle jakbym skoczki zostawił, to też słabo, to jeszcze gorzej chyba. Jakbym skoczki zostawił, muszę wieżę przytrzymać, żeby coś tutaj powalczyć w tej pozycji.
Aktywną obronę tutaj trzeba spróbować stosować. Nie jest to łatwa sztuka. W ogóle czarne stoją według mnie w końcówce, no idealnie, tak? To są poszarpane piony. Tutaj dobry technik, to by tutaj za chwilkę wyciągnął tę pozycję. W zasadzie to dlaczego ja zagrałem... Nie zagrałem skoczkiem z powrotem, żeby wieżą aktywnie pograć, nie wiem. Chociaż dobra, wieża atakuje bezpośrednio skoczka. W kolejnym naszym starciu będziemy grali 6 partii tempem 10 plus 0. Też myślę, że będzie dużo fajnej, ciekawej gry. Jeszcze nie wiem, którego dnia, ale to się ustali pewnie. No dobra, wrócił skoczek. Skoczek wrócił. No cóż ja mogę? Ja chyba muszę zagrać z powrotem wieżę A7. Nie mam wyjścia. Stoję w miejscu tak naprawdę, nie mam żadnego progresu. Jakby się udało sprowokować pionka do zagrania na... Co? To tak można? Tutaj, tutaj. Skoczek E5, skoczek D6, wieża D7, skoczek tu. No właśnie. Wprawdzie tam może mi się uda zbić, ale to chyba będzie za mało. Czy uratuje remis wtedy? Czekajcie. Bo jak dam szacha tu, on zagra tak. Tu. Skoczek tu. Tutaj, skoczek D6, wieża D7, skoczek B5, zawsze mam C4, taki ruch. Dobra, lecimy. Skoczek D6, wieża D7, skoczek tu, bije skoczkiem na F7, on mi wieżą bije. Ja król D2. On tam wieżą gdzieś zagra. Aha, tu zagra. Dobra. Skoczek G5. Zbiję z szachem, ja latam z powrotem. To znaczy tak, no zawsze... Po tym ruchu mogę się wybronić, chyba zagrać C4. Chociaż szach był też interesujący. Znaczy skoczek D6 to ja muszę i tak zagrać tu. Aha, bo skoczek jest E4, ale to jeszcze mogę tak C4 wrzucić. Zawsze mogę C4 wrzucić i próbować wymienić. Skoczek D6, wieża D7, skoczek B5, C4 mam. Bicie, bicie skoczkiem. No i co wtedy? Ten skoczek będzie trochę z B5 powiedzmy taki skrępowany, bo wieża na D7 będzie dobrze stała. Ok. Tak też poszło. Wieża D7. Muszę tak zagrać, muszę tak zagrać. Nie mam wyjścia. Skoczek tutaj, no to wtedy tu idziemy. Nawet skoczek tak zagrał. No tak też można.
Tutaj nie grozi, nie? No oczywiście tutaj będzie bicie, więc muszę C4 wrzucić. Skoczek F6. Zbiję. Tu, tu. Albo tak w ogóle. Co to za poza w ogóle? Nie wiem. Tak. Skoczek F6, bicie. Bicie. Hetman C2. Chwila, jaki hetman, już nic nie widzę. C4, tutaj bicie. Okej, okay, bicie z szachem. Chwila, bez strzałek, bo nic nie widzę. Bicie C4. Skoczek F6. Tutaj bicie, tu król C2, skoczek D5, skoczek D5 będzie dobrze stał niestety. No dobra, ale to nie mam wyjścia, C4, no nie mam wyjścia, muszę grać C4. Skoczek D5 na pewno. Chociaż po skoczek D5 może C5, ale to chyba już przesada. Nie, już nie wygram po tym ruchu. To już nie. Już nierealne. Skoczek F6, bicie. Bicie król C2. Skoczek D5. Kolejnego pionka mi skosi. No właśnie. Skoczek F6, może tam jakaś opcja remisowa powstanie jakimś cudem. Nie wiem. Nie wiem, może. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale już jakaś przynajmniej zadyma się dzieje, no, w tej końcówce, jakaś szansa u mnie się pojawia. No cóż, no skoczek na F6, ja zbijam tu. On zbija z szachem, nie mogę odbić, bo wieża mi wisi. A, poczekajcie, mogę odbić. Tutaj, tu. Nie, nie mogę odbić. Och, skoczek F6, bicie na F7, bicie, bo jak zbiję tu i on zbije królem, to mam widełki, to wtedy tak. Ale generalnie nie, bo skoczek F6, bicie, bicie, jeżeli zbije, to mi zbije skoczka. A to wtedy daje szacha. A to jednak mogę. Ale jaja. I będzie skoczkówka z równymi pionami, tylko że różną strukturą pionów. Zagrał F6. O kurczę, tego ruchu w ogóle nie przewidziałem. Ale zaraz, a tu? Tutaj. On bije, ja biję. On tu. Ajajajajaj, sprytnie. Sprytnie. Ale zaraz, mam skoczek F7 jeszcze. Skoczek F7. Bicie, bicie. Jak tu ucieka, to mam tak. Szach. Król, powiedzmy, gdzieś tam. Tutaj. Tu. Ajajajajaj. Ale wymyślił. Ale wymyślił. No, no, no. Czekajcie. Tutaj. Bicie. No zawsze mam tu ewentualnie, ale czy tam coś uzyskuję, to nie wiem. Ale sprytnie zagrał, muszę przyznać. Dużo śmiechu tutaj mam w tej partii, naprawdę, w tej końcówce, bo mnóstwo się dzieje rzeczy ciekawych. Ale poczekajcie, a tu nie mogę zbić? Najpierw? Tu odbiję? Nie, bo wieża wchodzi potem aktywnie. Ale to ja tak. O kurczę, ja w ogóle mogę tak zbić. Tak, tak. I remisik. Chyba. Oj, ale mam liczenia. No, też się wpakowałem, żeby tyle liczyć teraz. Ten jeszcze wariant liczę. Tutaj, bicie, bicie. No i pionek ucieka, tak? Szach.
Chwilunia. Tu, 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 tu. Jeżeli tu pójdzie... Kurde, nie mam czasu, 3,5 minuty. Skoczek F7, bicie, bicie. Pionek C3, szach, król, skoczek. A, to tu widły. Aj, 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 bo tak skoczek F6 i tu mat byłby nieunikniony. Skoczek F7, bicie, bicie, tu. Szach. Król H8, szach, szach, król F8 będzie musiał zagrać. Tutaj szach coś daje. No nie wiem, czy coś daje. Ewentualnie tu może zbić. Poczekajcie, nie mogę tutaj po prostu zbić. Pionek bije, tu bije. Szach. Tu. Aha. Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Taka podremis wieżówka, mam nadzieję. Ale się ciekawie porobiło, no. Ale mi tutaj dał zagwozdkę kolega. Tak, tak. W ogóle jeszcze się zastanówmy nad czymś takim. Tak, tak i w ogóle odejście królem, żeby mieć tu opcję szacha. Z jakąś aktywną grą. Czy to w ogóle przechodzi? Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. Już troszkę zgłupiałem. Jednak zmęczenie mnie dopada. Ale prawdopodobnie tutaj może udaje się zremisować po biciu tu. Prawdopodobnie. A, skoczek na F7, jeszcze raz, tu, tu. Skoczek F7, bicie na C4, król C2, grozi skoczek H6, szukam tej aktywności. F5, skoczek H6, król H8, tu szach, król F8, tutaj król E8, bicie. Pionów mało. Dobra, wiecie co, nie doliczę się tego ruchu chyba. Chyba się nie doliczę, będę musiał chyba zbić tutaj na D5. Bicie, szach. Bicie i mat, orety. Nie mogę zbić, bo dostanę tutaj szacha. I tracę figurę. Muszę grać tak. W ogóle jakbym to widział, to bym tam od razu zagrał skoczek F7. Przecież nie mogłem zbić, bo dostaję tutaj matę, jak zbijam figurę. Ach, po prostu. Dobrze. Dobrze, że zagrałem chociaż skoczek F7, przynajmniej nie przegrywam od razu. Ja widzę czas, widzę, spokojnie, widzę czas. No i teraz kminimy to, bo jak zbiję, to pionek ucieka. I tutaj czy jakiś wieczny szach nie jest przypadkiem? Przypadkiem chyba nie jest. Znaczy jak zbiję tutaj, to mam też taki ruch oczywiście. Na chwilę tutaj bronię i potem tam coś próbuję. A tu może być za mało. No ciekawe, czy zbije Dawid. Powinien chyba zbić na C4, nie wiem. Nie wiem, jeszcze raz. Zbicie na C4. No, bardzo ciekawa partia, od razu mówię, bardzo ciekawa. Mega. Mega powaga. Tutaj, tutaj. Bicie, bicie. No co, tu? No tu, no. Szach. Końcówki, końcówki, już mam mało czasu. Zmarnowałem za dużo czasu. 4,5 minuty nad ruchem. Tu, tu. Szach, król F8, tu. Król F8. Właśnie. Po król F8 nic nie ma. Tutaj bicie na H7. Tu, tu. Tu, 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 tu. A nie, wygrywam. Jeżeli on zbije tu, to ja zbijam i wygrywam, bo jest C3, szach, jak nie odchodzi, to wieczny szach, a król F8 bije tu i grożę tam zagraniem. Wymieniam i zdążę, więc on nie może zbić, słuchajcie. On nie może zbić tutaj. Taki jakiś ruch musi wykonać. Jak zbije, to ja wygrywam przecież tutaj,
A wieżą zbił, to w ogóle tego nie widziałem. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę. No nieźle. No szach, muszę tak grać, to nie mam wyjścia. Tym królem ucieka, nie? Muszę zbić pionka. Szach tu. Aha, tutaj bije. Dobra, to przegrywam tę partię. No jedyny ruch. Tutaj to szach, tutaj to król budzi na G7. O tak i wrócę ewentualnie. Weźmę pionka. Dwa piony mniej w końcówce. Nic nie uzyskam. Naliczyłem się tych wariantów, a tutaj jednak nic nie było. Najpierw szacha na F7 mogłem dać, a potem wieżę zbić na H7, bym utrzymał pionka. Źle pograłem to dokładnie, już na moim poziomie to powinno się takie ruchy zagrywać. Bo król by stał już tutaj. I on by nie mógł. Mógłby wszystko. Tu poszło. Dziwne. A tak? To nic nie daje. Tu, tu. Dajmy szacha. Już powiem wam, mało widzę. Mało widzę, niestety. Bicie pionkiem. O rety, co tu grać? Tu bicie, szach. Król D7 ucieka, nic nie ma przecież. No bije, ja sobie zagram skoczkiem na G4, no jest pion mniej. I kolejne będą wisiały. Nie, nie będę proponował remisu. Mam przegraną pozycję, więc nie proponuję remisu. No bierze, bije H2, skoczek G4 muszę zagrać. Jedyna moja szansa to, że ten pion zatrzymuje te dwa i odcięty król, ale mój król nie jest aktywny niestety. Jakby był na E5, to jeszcze coś tam można by było próbować. No po prostu uciekam królem. Oczywiście jeszcze spróbujemy tutaj walczyć, tak? A tu już jest taka miernotka. Król F8 to tak. Na pionka. Cóż się mogę, biedny żółczek? Cóż się mogę, biedny żółczek? Pionka mi weźmie kolejnego. A czy ja nie mam tutaj takiej opcji pułapki na remis? Tutaj? Dajmy tu szacha.
Tutaj poszedł, chyba dobrze poszedł. Tu wezmę, tu wezmę. No dobra. Ha. Ciężka sprawa, moi drodzy, ciężka sprawa. Tu może. Nie wiem. Nic nie widzę. Ale zaraz. A tutaj? Tu, tu? Remis? Czy ja to remisuję, bijąc tutaj za chwilę na D5? Jest chyba szansa. Skoczek na D4, bić on. Wprawdzie nie musi bić mi, ale już będzie jeden pion mniej tylko. A nie dwa. Jak zagra królem, to tym bardziej tu bije. No właśnie. Chyba bicie tutaj następuje. Jakiś szach tu. Oczywiście nie musi bić, tak? Blisko remisu. Jak skoczek za pionka pójdzie, to... No dobra. Żeby tylko pod widełki się nie podstawić. No to zbija mnie z remis, moi drodzy. To jest teoretyczna pozycja remisowa. A nie, skoczek na wieżę jest remisowa. A ta też jest remisowa. Też jest remisowa pozycja. Oczywiście można grać, nie, ale to... Rzucam remis. Będzie grał? No nie. Z gońcem i wieżą to tak, to rozumiem, że może grać. Ale teraz to chyba nie. To chyba remis. W sumie nie wiem, jak się bronić, powiem wam szczerze. Uciekam daleko wieżą najlepiej. Dawidus Nakamurus. Nie, to jest teoretyczna remisowa. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam błąd mogę jakiś głupi popełnić. Ale już jestem zadowolony, że wyszedłem z tej pozycji. Bardzo. No idę daleko. No to co? W sumie nie wiem, jak tutaj. Czekajcie. No tędy dam szacha. No i tutaj sobie ucieknijmy. Jasne, czarne tu się bawią za darmo. To prawda. Kasparow wygrał tę końcówkę, ale tam pewnie król był zapędzony do rogu, gdzie ja już się niestety zbliżam. O, szacha dajmy. Jak król tu, to zajmie miejsce skoczkowi, więc daleko idziemy. Gdzieś tam z tamtej strony teraz atakować. No i z tej strony tutaj atakujemy, znowu szach i znowu szach. Ok. Znowu tam? W razie czego, król daleko. No panie Dawidzie, chyba remis, co?
Sepcioletko, no na pewno szczęście gdzieś tam sprzyja. No na tym to chyba wszystko polega. Idziemy w tę stronę, daleko od króla. No remisik, tak. Dzięki Dawidzie, ale emocjonujące partie. Masakra, pięknie. Pięknie wyszło, 2-2. Dobre humory na następny meczyk.